Oczywiście temat trudny z wielu powodów, także będziemy te powody wyłuszczać. Zacznę od pytania, no, żeby ono zabrzmiało srogo, to zabrzmi tak w takim duchu rankowskim. O czym właściwie, eigentlich, tak? O czym właściwie jest ta książka? I chciałam, czyli żeby ja panie tak, spróbowały no, odpowiedzieć na to no, jednym, dwoma zdaniami. O czym właściwie jest ta książka? Oczywiście możemy to rozszerzyć, prawda? Dlaczego powstała? Dlaczego teraz powstała? To już jest tak? Za duże rozszerzenie. Jak tak rozszerzymy, to się nie zmieszczy w dwóch. Dobrze, to może być w trzech, czterech. Ja chciałam w ogóle na początku bardzo serdecznie podziękować za to, że tu jestem, za to spotkanie, za to, że zostałam tutaj zaproszona, za to, że mogę z Wami siedzieć przy tym jednym stole i że rozmawiamy o tej książce. Jest to dla mnie też miejsce szczególne, bo dwa lata temu tutaj też odbyło się spotkanie o książce Mężczyźni z różowym trójkątem Heinza Hegera i poniekąd bez tej książki nie byłoby tej mojej książki. To jest jakiś tam też mój pomysł na to, żeby rzeczywiście wprowadzać zapomniane ofiary nazizmu w polskiej historiografii. No i bardzo się cieszę, że się dzisiaj tutaj widzimy i że możemy o tych sprawach porozmawiać. Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie i starając się odpowiedzieć na to zwięźle w dwóch zdaniach, to na pewno to jest po pierwsze książka o systemie przymusowego nierządu na terenach generalnego gubernatorstwa, części włączonych w trakcie II wojny światowej. A druga rzecz, dla mnie istotna, to jest książka o systemie przemilczania i zapominania ofiar przemocy seksualnej z okresu II wojny światowej. To na tyle, na ile ja jestem jeszcze w stanie stanąć obok tego tekstu i po jakimś już czasie, bo ten tekst powstawał bardzo długo, powiedzieć, o czym to jest. Dlaczego powstała, to już jest troszeczkę inna, myślę, sprawa. I myślę, że też w związku z tym spotkaniem to będzie coś dla mnie też najciekawszego, żeby to poruszyć i zawsze jak staram się, biorę udział w takich spotkaniach. Dzisiejszy jest w ogóle dla mnie o tyle cudowną sytuacją, że mam Was obok siebie. Najczęściej jestem sama i bardzo też potrzebuję dyskusji, a nie tylko i wyłącznie prezentacji pewnych idei, bo ja przez długi okres czasu, i już kończę, przez długi okres czasu byłam z tym materiałem bardzo sama. Jako historyczka i jako badaczka, więc wydaje mi się, że to też te dwa pojęcia, które mi operuje w tej książce, czyli tabu i stygma, dotyczyły także mojej samej pracy badawczej. To myślę, że wybrzmi też w dalszej części spotkania. Z całą pewnością pociągniemy ten wątek, dlaczego ona powstała i także jak była przyjmowana jeszcze w trakcie badań przez środowisko, ale odpowiedzmy najpierw na pierwsze pytanie. O czym ona jest właściwie według Was? Ja może jeszcze króciutko tak dopowiem a propos tego biogramu, który przeczytałaś. Myślę, że zostałam tutaj dzisiaj zaproszona, ponieważ oprócz tego, że jestem autorką recenzji Przemilczanych, w swojej książce Rosjanie nadchodzą, napisałam również spory rozdział o wykorzystywaniu seksualnym niemieckich cywilnych mieszkanek Dolnego Śląska. I kwerenda, którą robiłam pod tym kątem, była bardzo trudna, zarówno emocjonalnie, jak i technicznie, ponieważ bardzo trudno było wyłuskać te materiały spośród tych wszystkich archiwaliów, które przeglądałam. I wracając już do tematu naszego spotkania, książka Joanny Ostrowskiej jest dla mnie przede wszystkim książką właśnie ukazującą w doskonały sposób, bardzo dokładny, metodologiczny, machinę połączenia wykorzystywania pracy seksualnej, przymusowej, połączenia jej z zagładą, czyli jakby dwie zupełnie skrajne rzeczy, które zupełnie do siebie nie przystają, ale są całościowym obrazem tego, co działo się w czasie II wojny światowej. Ja tutaj nie dodam nic oryginalnego poza tym, co zostało do tej pory powiedziane. Mianowicie książka ta dotyczy seksualnej przemocy, jaka dotykała kobiety na obszarze okupowanym przez Niemców.
W szerszym aspekcie, myślę, ona dotyczy w ogóle przemocy seksualnej, nie tylko w przeszłości, ale stanowi także głos w dyskusji na ten temat, która toczy się obecnie. Autorka albo w książce, już dokładnie nie pamiętam, albo w którymś z wywiadów wspomniała, że chciałaby, aby ta książka stała się takim przyczynkiem do owej dyskusji. I książka ta doskonale uzupełnia, moim zdaniem, czy też próbuje wpisać pewien aspekt niezwykle istotny, charakteryzujący konflikty zbrojne właśnie w dzieje II wojny światowej. Jest to aspekt pomijany, gdzieś tam marginalizowany, pojawiający się, ale zbyt rzadko i po prostu on nie wybrzmiał do tej pory tak, jak powinien. Autorka stara się po prostu uzupełnić tą narrację dotyczącą II wojny światowej o właśnie ten ważny temat. Ja pozwolę sobie też dwa zdania od siebie, ponieważ jeden z pierwszych, czy tak ważnych, rzucających się dla mnie w oczy tutaj wątków był cytat ze Swietłany Aleksijewicz: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, prawda? Jest to głos pomijany, prawda? Bezpośredni głos bohaterki, jednej z kobiet, żołnierek rosyjskich, radzieckich. Chcę mówić i tak dalej, prawda? Mm-hmm. Tutaj to samo na początku można przeczytać. Ja byłam zaskoczona, czyżby Joanna Ostrowska rzeczywiście dotarła do tych kobiet i rozmawiała z nimi? To coś niebywałego, bo od razu miałam tę myśl, jednak one się przełamały tutaj, no, nie bardzo orientując się, wiadomo, w całej trudności, prawda, dla badacza w tym temacie, bo o samych pufach czy o samym procederze wiedziałam skądinąd, między innymi z Borowskiego, który jest tutaj przywoływany, ze Szmaglewskiej, Dymy na Birkenau i tak dalej, ale tu byłam, ojej, to coś niebywałego jest. Nie ma tego i to o tym będziemy jeszcze mówić, prawda? I to jest jedna z charakterystycznych cech tutaj, trudności także metodologicznych w tworzeniu tego typu dyskursu, w ogóle dyskursu, nie tylko książek. Druga rzecz, dla mnie bardzo istotna, to rzeczywiście uwydatnienie tych ofiar. Bo ja, powiem innych lektur, rzeczywiście nie patrzyłam na te kobiety jak na ofiary, przyznaję się. Dopiero zaczęłam na nie patrzeć jak na ofiary. Tylko jakie to było dla mnie pytanie, jak je nazwać? Znaczy myślę, że one są dobrze tutaj nazwane, przemilczane, można nawet wzmocnić to zamilczane, wyparte i tak dalej, prawda? I za to jestem autorce wdzięczna, że uświadomiłam sobie swój błąd w myśleniu także, prawda, o tym. No, myśleniu pod wpływem także innych lektur, tak jak powiedziałam. No i trzecia rzecz dla mnie jako metodologa bardzo istotna. I to jednocześnie formułuję jako pytanie, nie zarzut, ale jako pytanie i do metodologów, i do historyków, trochę może złośliwie to zabrzmi, do historyków II wojny światowej, strażników dyskursu, to przede wszystkim są panowie. Sławek, przepraszam, że na ciebie patrzę, ale tutaj omieście wzrokiem tak obojętnie. Sławek jest porządny, ale pytanie brzmi, dlaczego tego tematu nie ma? Ten temat jest pomijany. To do metodologów też jest pytanie, porządnych metodologów. Strażników dyskursu, przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o szkołę metodologiczną lubelską. Prawda? Dlaczego ten temat jest pomijany po prostu w dyskursie historiograficznym? Będziemy mówić jeszcze o tabuizacji, o tych etapach wszystkich, ale to były te pierwsze trzy rzeczy, prawda? Czy te najważniejsze, jakie no, ja miałam w kontekście pytania, które zadałam. Ale właśnie, to jest istotna kwestia, dlaczego ta książka powstała? To odpowiem. Ta książka powstała z buntu. Ta książka powstała z buntu na dwóch poziomach. Z buntu takiego bardziej, powiedzmy, metaforycznego, na zasadzie tego, o czym już mówiłyśmy tutaj, to znaczy, że mnie się w głowie nie mieściło w 2002, 2003 roku, że żyję w kraju, w którym nie ma nic na ten temat. Mówię jakby o osobnych tekstach, prawda?
ale też z buntu na takim poziomie czystej codzienności studentki, a następnie doktorantki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szukam słów, żeby odpowiedzieć tak, żeby nikogo nie obrazić. Buntu przeciwko temu, że próbowano mnie przekonać, że to jest niemożliwe, żeby ta książka powstała. I te próby jakby polegały przede wszystkim na tym, nie mówię o kwestii teraz emocjonalnej w żaden sposób, mówię bardziej o takim argumencie, który się pojawia bardzo często, czyli, że nie ma źródeł. Że nie ma historii, bo nie ma źródeł. I jak nawiązałaś do strażników pamięci, to też dyskursu, tak, dokładnie, to mnie doprowadzało do szewskiej pasji to, że profesorowie, głównie mężczyźni, próbowali mnie przekonać, że tak dobrze znają zbiór, że są w stanie mi powiedzieć, nie rób tego, bo nie masz odpowiedniej ilości źródeł. Używając słowa zbiór, myślę o tym, co pojawiło się w Państwa głowach, czyli myślę o archiwach państwowych, Instytucie Pamięci Narodowej i moglibyśmy tak wymieniać. I to była jedna z takich podstawowych chyba przyczyn, żeby zająć się tym tematem. Z drugiej gdzieś strony było przekonanie, że jednak, czy też walka z takim przekonaniem, może tak, walka z takim przekonaniem, że jednak chyba nie żyjemy w kraju, w którym ludzie myślą inaczej, akademia działa inaczej, historycy pracują inaczej i że rzeczywiście wystarczy wsiąść, bardzo zawsze to opowiadam, wystarczy wsiąść w pociąg relacji Warszawa, ja mieszkałam już wtedy w Warszawie, Warszawa Centralna, Berlin Hauptbahnhof i jakby wywraca się cała perspektywa, to znaczy wchodzi się do pierwszej, lepszej księgarni, idzie się do półki z napisem Historia II Wojny Światowej i są opracowania dotyczące tego tematu. Czyli jednak można. I z trzeciej strony buta środowiska, która to jest mnóstwo takich przykładów, ale jeden zapadł mi bardzo mocno w pamięć, czyli kiedyś prezentowałam swój projekt doktoratu już na jednym z seminariów doktoranckich i po skończeniu tej prezentacji jeden z profesorów zadał mi bardzo proste pytanie, dlaczego uważam, że to jest tabu. Ja po produkowaniu się przez 10 minut, dlaczego uważam, że to jest tabu na bardzo różnych poziomach, chociaż wydawało mi się to pytanie trochę nielogiczne, ale okej. Jak skończyłam, powiedziano mi, czy nie wzięłam pod uwagę nigdy tego, że po prostu nas to nie interesuje. Nas. Mhm. Czyli strażników dyskursu. Więc jak mówię o buncie, to ten bunt ma wiele twarzy. I ten bunt jest nie tylko instytucjonalny, tutaj powiedziałam o akademii, to jest bunt przeciwko instytucjom takim jak Miejsca Pamięci też bardzo często, czyli też jakaś taka próba zmiany optyki w przypadku, nie wiem, Muzeum Auschwitz-Birkenau, zmiany optyki tego, w jaki sposób rzeczywiście tę pamięć kształtujemy, w jaki sposób opisujemy te grupy, różne grupy więźniów i tak dalej. Ale jeśli miałabym być szczera i uczciwa, to jest to, co powiedziałam na samym początku. To jest taka bardzo prosta, wewnętrzna chęć pokazania, że się da i że rzeczywiście jakby to nie jest sytuacja, w której w Polsce nie ma tych opracowań, ponieważ nie ma źródeł. One są, tylko one są albo bardzo specyficzne, albo trzeba by było ich poszukać. I naprawdę wydaje mi się, że to nie jest tak, że ja wyczerpałam temat, wręcz przeciwnie. To jest w ogóle, oprócz tego, że wydaje mi się, liczę na to, że ta książka nadal jest jakimś punktem wyjścia do dyskusji, nie tylko właśnie o przemocy seksualnej historycznie, ale w ogóle o przemocy seksualnej współcześnie, to jest też taki sam początek do tego, żeby się zacząć tym zajmować. I ostatnie zdanie, musicie mnie powstrzymać, bo ja się strasznie zapędzam. I ostatnie zdanie, no to się niestety nie zmieniło.
To znaczy, jak ja zaczynam, pisałam swoją pracę magisterską już o domach publicznych w 10 obozach koncentracyjnych. To był broniłam w 2007 roku, czyli teraz mamy 2019, minęło 12 lat. Nadal jest to dość problematyczne, żeby napisać pracę magisterską na ten temat, a jeśli chodzi o projekt doktoratu, raczej jest to odradzane. I mówię to, mam od razu, miałam suspens i dźwięk. I mówię to na przykładzie jednej z magistrantek, która po prostu 12 lat po mojej obronie, no usłyszała w sumie te same argumenty, które ja usłyszałam. No i to jest pytanie, czy ja zawsze mówię, że to jest książka o pewnej porażce też i sama do tego nawiązałaś na samym początku. Ja nie bez kozery zaczynam ją, ja ten tekst od tego cytatu z Aleksijewicz, ale ja mam pewną świadomość tego, że tu jest, to jest też opowieść o pewnej porażce i pewnym niezrealizowanym jakimś programie, który ja miałam na to, jak to miało wyglądać. Wygląda inaczej, ale też trudno się pracuje z świadomością, że te świadki nie żyją. Ja to wiedziałam, nie miałam do nich dostępu, ale wiedziałam, że one gdzieś są i odchodzą. No i jakiś był taki plan, żeby po prostu zapisać to jakoś, w jakiś tam sposób, na tyle, na ile można to zapisać w książce historycznej, to po prostu to odchodzenie i też to tę nie... tę niezrealizowaną, niewykończoną, niezapisaną lekcję, którą jako społeczeństwo też nie odrobiliśmy, bo to też się przecież odbija w ogóle na dyskurs publiczny, prawda? Jeżeli mówimy dzisiaj o przemocy seksualnej, to nadal jest to dość spory problem, że w ogóle jak o tym mówić, kim jest ofiara, kim jest sprawca, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest prostytucja, czy seksualna praca przymusowa, to jest, czy w ogóle seksualna praca. To jest mnóstwo wątków, ale na samym początku był bunt, tak, żeby rzeczywiście po prostu pokazać, że to jest możliwe i że to jest historia. I do tej puenty dążyłam. Bo jakby jednym z takich podstawowych argumentów przeciwko temu tematowi po obronie pracy magisterskiej było to, że to nie jest historia. I to było dla mnie na początku XXI wieku nie do zaakceptowania. Ale jak nie historia, to co? No, jakiś skandaliczny temat publicystyczny, na którym dodatkowo ja chciałabym sobie zrobić karierę. Więc jakby akademia nie przyjmuje tego typu prac, no bo to jest jakby nie... To jest to słowo klucz, które w Polsce po dzień dzisiejszy funkcjonuje, czyli publicystyka. To jest publicystyka. Tutaj... Stąd te braki źródeł i tak dalej, że to jest nieweryfikowalne też, że tutaj działają, no wchodzimy, proszę Państwa, wchodzimy w bardzo szerokie, że tutaj wchodzą emocje, że to jest bardzo kobiecy temat, a dodatkowo, no już sam przymiotnik kobiecy to jest dość mocną sytuacją, plus... Dyskwalifikującą. Tak? Całkowicie. Plus, i to też jest cytat, jest tyle, którą znamy pewnie wszystkie. Jest tyle, jeżeli już w ogóle historia kobiet, to jest tyle ciekawszych tematów. Ważniejszych. I ważniejszych. Po co to? No i tak dalej, i tak dalej. Tak. No i dużo usłyszeliśmy, prawda? I no. Jednak będziemy to drążyć mimo wszystko, bo tu się musi... No właśnie, nie będę cię powstrzymywać. Właśnie dlatego nie będę powstrzymać, bo słuchają studenci, młodzi, którzy stoją u progu wyboru drogi badawczej, większość z was, i trzeba będzie podjąć odważną decyzję. Ja bardzo życzę buntu, i to bardzo radykalnego, jeszcze bardziej radykalnego. Jedna uwaga, to nie jest twoja porażka, że nie udało się zrobić historii mówionej z tego. Mhm. To jest porażka historyków, którzy w odpowiednim czasie oczywiście szli torem wyparcia tematu, prawda? Wyparcia tematu, uznania, że tabuizacja społeczna, czy w opinii społecznej tego problemu, zjawiska w ogóle, jest oczywista w zasadzie, prawda? Pada w twojej książce takie zdanie, już bliżej końca jej, że kiedy te kobiety były gotowe, żeby mówić, prawda? No to nie było kogo, aby ich wysłuchał po prostu. Nie było Aleksijewicz też, no ty po prostu ze względów wiadomych późnego urodzenia, to wiadomo.
nie byłaś w stanie tego zrobić, także to nie jest twoja porażka. Moim zdaniem to jest twoje zwycięstwo, że udało ci się po prostu napisać tę książkę, zapewne ze wsparciem mądrych strażników dyskursu, powiedzmy. No ale no właśnie, co wy sądzicie o tym, zdaniu? Nas to nie interesuje. To mówi historyk uczony, prawda? Przedstawiciel nauki historii. I niech to usłyszą studenci także. Prawda? Dobrze, że to usłyszeli. No właśnie, co sądzicie? I ja jeszcze może jedno dodam, żeby to nie było odebrane jako atak z mojej strony, albo że ten atak rozłożyć trochę. Celowo użyłam tutaj w tych naszych, jak sobie układałyśmy te nasze punkty, słowa historia, czy określenia historia pomijana, wzięte od Aleksijewicz. Natomiast uważam, że to nie jest historia pomijana w dyskursie historiograficznym polskim, bo w dyskursie polskim II wojny światowej to jest historia wyparta zupełnie. Jest to historia pomijana moim zdaniem w historii kobiet. Nie wiem, co o tym sądzicie. Czy to jest za ostro to stawiam, czy może za prosto? No właśnie, może te dwie kwestie, czyli zdanie, tak, oświadczenie strażnika dyskursu, mnie to nie interesuje i to. Odpowiadając na to pytanie, może warto by było spojrzeć z perspektywy nauki na przyczyny tego typu, że ta książka wcześniej nie mogła powstać albo podobne jej książki nie powstały. I tutaj właściwie trzeba by było powiedzieć, że właściwie w Polsce dominowała i do tej pory dominuje tak zwana wielka historia. Czyli właśnie polityczne konflikty, działania zbrojne, historia dyplomacji i tak dalej, i tak dalej. Jeśli spojrzymy bliżej na dzieje II wojny światowej, to też mamy głównie tam walkę zbrojną, tak? Polskie państwo podziemne, siły w armię polską działającą na uchodźstwie. I to są najważniejsze tematy, najbardziej cenione przez lata, zajmujące uwagę historyków. Przecież historia codzienności tak naprawdę i życia pod okupacją stosunkowo od niedawna, można powiedzieć, bo to jest połowa lat 70. gdzieś tam pojawiła się w zainteresowaniach badawczych. Jeśli chodzi o kobiety, to sytuacja wygląda tutaj jeszcze gorzej, bo na przykład książka poświęcona generał Zawadzkiej z ZOO wyszła w 2014 roku i to była kobieta walcząca, czyli ta kobieta należąca do tej, powiedzmy, grupy z bronią w ręku walczących patriotów o niepodległość czy o wolność państwa. Jeśli chodzi o zwykłe kobiety i o, nie wiem, kobiety, które spędziły okupację w łagrach, w więzieniach, to właściwie im niedawno książkę całkiem niedawno poświęcił Kubicki, prawda? To było, to są te słynne 12 portretów kobiet, książka traktująca o zwykłym bohaterstwie. Czyli dopiero zainteresowanie tym życiem codziennym kobiet podczas II wojny światowej pojawia się tak bardzo późno, w związku z czym kobiety i problem wykorzystywania seksualnego, to jest jeszcze, że tak powiem, długa, długa kolejka, zanim, prawda, bliżej się tym zagadnieniom przyjrzymy. Kolejna rzecz, to jest właśnie temat kontrowersyjny, temat, którego zajmowanie się jakby pociąga za sobą oskarżenia o pogoń za sensacją, za lokajską ciekawością, za podglądactwem i nie wiadomo czym jeszcze, chęcią wypromowania się, prawda, na takim zagadnieniu. Tutaj pani Anna podkreśliła także kwestię braku narzędzi, myślę, jakichś adekwatnych metod, kategorii badawczych, które mogłyby być tutaj wykorzystywane, ograniczenia języka, podobnie jak w badaniach nad zagładą. To jest istotna kwestia. I myślę, że na pewno temat taki wymaga interdyscyplinarnego podejścia. To już tutaj też wybrzmiało, zresztą z czym sobie pani tutaj świetnie radzi, bo nie sposób napisać takiej książki, ograniczając się tylko do warsztatu historyka i do kompetencji, jakie zwykle posiada historyk. Tutaj trzeba wyjść szerzej po prostu i skorzystać z innych metod może. Dziękuję, to tyle.
Zaczynając może od tej pierwszej kwestii, hasło to mnie nie interesuje. Wydaje mi się, że może myślę zbyt idealistycznie, ale to nie powinno być jakby przeszkodą. Bo jednak ja sobie zdaję sprawę doskonale, też funkcjonuję w tym środowisku, że potrzebujemy stypendiów, potrzebujemy wsparcia finansowego do robienia kwerend, ale z drugiej strony przed wami stoi cały świat, cała Europa stoi tutaj otworem, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu badań. I zamykanie się, patrzenie tylko na to, że w polskiej historiografii strażnicy pamięci mówią, że nas to nie interesuje, wydaje mi się być trochę słabą wymówką. Bo ja studiowałam na przykład w Monachium, łącząc pracę ze studiami, i tam te możliwości pisania, badania, podejmowania różnego rodzaju tematów były naprawdę zupełnie, były po prostu szersze, były inne niż w Polsce. Przykład z rodzimego podwórka też, kilka lat temu w niemieckim Instytucie Historycznym ukazała się książka Maren Roger o stosunkach intymnych pomiędzy Polkami i Niemcami. I ona tam właśnie pisze we wstępie, jak ogromną drogę musiała przejść, również mentalną, ponieważ ona mieszkała od kilku lat w Polsce i też się właśnie borykała z tymi trudnościami typu, ale to nas to nie interesuje, ale ona wzruszała ramionami i mówiła, ale ja mieszkam za Odrą też i tam to będzie jakby wszystkich interesowało i dopięła swego, książkę napisała, książka jest bardzo ciekawa. Tak, także naprawdę polecam tą lekturę, więc na hasło to mnie nie interesuje, wzruszałabym ramionami i poszła po prostu pukać do jakby innych drzwi. No tak mi się wydaje, że to jest jedyne, co możemy dzisiaj zrobić. Ja też wydaje mi się, że widzę zmianę jednak, która zachodzi. Ja uważam, że książka Joanny Ostrowskiej wyszła w doskonałym momencie. To znaczy, ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że ciągle jak otworzę stronę w Empiku, to zobaczę historię dyplomacji w latach od do, ale zobaczę też masę innych rzeczy, ponieważ do głosu dochodzi nowe pokolenie historyczek. To są kobiety młode, urodzone już po latach 80., które tak jak właśnie poprzednio, tutaj nawiążę do tego wątku, studiowały za granicą, zdobywały szlify już w pluralistycznym jakby świecie, tak? I one na pewne kwestie patrzą inaczej. I wydaje mi się, że jest to jednak dostrzegalne, że pojawiają się właśnie oprócz gender studies, ale mamy też animal studies, prawda? Mm. Czyli na przykład kwestia zagłady, a zwierzęta to jest coś zupełnie nowego w Polsce. Ale to będzie szło. Ja uważam, że nie ma już od tego odwrotu, że historiografia taka klasyczna jest po prostu skończona i jakby no miałam nie stukać, przepraszam. Możesz. Więc tak, niech to będzie moje uderzenie pięścią w stół, po prostu klasyczna historiografia musi odejść. Tak. Ja miałam wrażenie, że no, mniej więcej od 2013-2014 roku, kiedy właśnie po raz pierwszy zobaczyłam tą książkę, a mówię teraz o książce Wypędzone ośrodka Karta, tak, że oho, coś się zaczyna dziać, prawda? Czyli wykluczone tematy zaczynają wchodzić na wokandę. Ta książka została wydana w 2013 przez PWN, ale wydana z serii Karty Historii. No i potem głośniejsza książka o mężczyznach z różowym trójkątem też narobiła trochę szumu. No i ta, mówię z mojego doświadczenia, jest to właśnie trzecia, która już robi szum potężny moim zdaniem. I chciałam, żebyśmy teraz trochę porozmawiały, spojrzały tak z metodologicznego punktu widzenia, patrząc na te trzy klasyczne, powiedzmy, etapy badań, kwerendalno-archiwalny, interpretacyjno-analityczny, prawda, i narracyjny. Jeżeli chodzi o źródła, etap kwerendalno-archiwalny i analityczno-interpretacyjny, to jest mozaika, jeżeli chodzi o źródła, prawda? To jest książka mozaika. Jakie tu są źródła? Myślę, że wiele jest no, niespodziewanych, tak można by byłoby powiedzieć, prawda? No, ja muszę się trochę odnieść do tego, co było wcześniej, ale na sekundeczkę. Tak, w ogóle nie powiedziałaś, jest Grzebołkowska przecież. Ruszony jest ten temat kobiet w powstaniu. Naprawdę zaczyna się dziać, to jest, masz świętą rację. I może świętość inaczej pewnie rozumiem, ale rzeczywiście nie mogłam sobie wymarzyć lepszego momentu, chociaż to bardzo długo na to czekałam i rzeczywiście Przemilczane się ukazały przy Służących, przy Włóknia,
pielęgniarkach, przy posełkach i tak dalej, i tak dalej. I to jest zupełnie inna perspektywa niż była, jak ja broniłam swój doktorat, dość późno broniłam, w czerwcu 2015 roku. I ta książka, jakby ta ostateczna forma to jest 3 lata, prawda? Bo doktorat był większy i doktorat był bardziej interdyscyplinarny, bo niestety nie dało się zrobić tak, żeby był tylko i wyłącznie historyczny, ponieważ nie było żadnego historyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, który czułby się ekspertem w tym temacie. Więc moją promotorką była profesor Małgorzata Radkiewicz, która jest kulturoznawczynią, filmoznawczynią. Drugim recenzentem po profesorze Kuli był profesor Tadeusz Lubelski. Mówię też o tym, żeby wam pokazać, jakimi drogami się czasami, a propos studentów, czasami poruszamy, żeby rzeczywiście obronić tę pracę. I doktorat miał jeszcze sporą część, 4. i 5. o filmie. I to jest o tyle dla mnie interdyscyplinarnie ciekawe, że ten okres powojenny był po prostu wzbogacony analizy filmowe. Czyli jeżeli, stawiam taką tezę, że jeżeli ten temat był wyparty, to on był tabuizowany, to on wychodził jakoś bokiem w źródłach wizualnych w postaci właśnie filmu fabularnego. Bo zwróćcie uwagę, mówiąc najprościej na potrzeby naszego spotkania, zwróćcie uwagę, że nawet jeśli tych tematów nie było w historiografii, to każdy przeciętny przechodzień, kobieta albo mężczyzna, zapytany, co to jest golenie głowy, albo czy były gwałty, albo czy były domy publiczne w okresie II wojny światowej, mówił tak. Bo kojarzył to gdzieś. Golenie głowy to jest coś, co jest w każdym polskim filmie powojennym w okresie 46-49, to na 100% i dalej. Jest w każdym serialu później, który dotyczy tego tematu później. Ale czy na przykład kojarzą Sąd Moralności Społecznej? A nie, to już zupełnie inna kwestia. Zresztą to mnie też, to jest też dla mnie coś ciekawego, może na przyszłość, co się już nie zmieściło do tej książki, czyli właśnie to zjawisko golenia głów w 2 etapach, w tym etapie wojennym, kiedy rzeczywiście Niemcy, okupant w generalnym gubernatorstwie, goli głowy kobietom z różnych powodów, a później, kiedy od maja 1943 roku polskie państwo podziemne goli głowy. Nie mamy żadnego opracowania, mówię pełnego opracowania, jest kilka tekstów, ale dosłownie na 2 z tego, co kojarzę, może się coś zmieniło w ostatnim czasie. O tym zjawisku, to też jest coś, co jest do zrobienia. Ale odpowiadając na twoje pytania a propos źródeł. Źródeł jest, jeśli chodzi o archiwalia, to starałam się pracować przede wszystkim i to też jakby pokazało mi, jak skomplikowany jest ten temat też w sensie samego odbioru tych kobiet też z okresu przedwojennego, bo ja pracowałam na więziennych, sądowniczych i policyjnych. No, czyli jakby ukłon. No i wspomnienia. Tak, ale to jest jakby ten główny zrąb, jeśli chodzi o dokumenty, to były te 3 grupy. No i duża, spora dawka to były akta medyczne. I tutaj wchodzimy w dość ciekawy temat, jeśli chodzi o pracę nad tymi tematami, w ogóle nad zapomnianymi ofiarami nazizmu, czyli tak zwane dane wrażliwe. I jeśli chodzi o, to jest dobry przykład, jeśli chodzi o kompleks obozowy Auschwitz-Birkenau-Monowitz, to przy 2 domach publicznych, które dla więźniów, które tam funkcjonowały, cała ta opowieść jest praktycznie, mówiąc kolokwialnie, postawiona na aktach ginekologicznych. I to jest konkretnie Instytut Higieniczny SS w Rajsku. Dokładnie. I znaleziony przez ciebie, prawda, raport. Tak. Mincha, tak? Hansa Mincha, lekarza z Rajska, który był lekarzem eksperymentatorem. To jest raport pisany, kiedy był już podsądnym. Był sądzony przez krakowski, tak? Przez okręgową komisję. To jest pierwszy badania, tak, ścigania, tak, badania zbrodni hitlerowskich w Polsce. Tak. Natomiast reszta, oprócz samego raportu, ma 30 stron i ja go znalazłam na samym końcu swojej drogi, jak już pojechałam do Auschwitz sprawdzić tylko i wyłącznie, do muzeum sprawdzić tylko i wyłącznie zapisy sygnatur. Znalazłam ten raport. Natomiast wcześniej pracowałam na wynikach badań cytologicznych i badań krwi. Więc to jest jeden z takich ciekawszych motywów tej pracy. To znaczy, że historia tych kobiet, powiedzmy z biograficznego punktu widzenia, czy mikrohistoria, zachowała się na listach, a
wyników badań cytologicznych i badań krwi, bo w przypadku kiły i rzeżączki bardzo mocno też decydował tak zwany odczyt Wassermana. I to jest jakby też dość mocno metodologiczne ograniczenie, prawda? Źródłowe ograniczenie na dwóch poziomach. Z jednej strony bardzo trudne akta do analizy, z drugiej strony też tak zwane dane wrażliwe, co umożliwia instytucji zasłanianie imion i nazwisk. No i to jest jakby osobny temat, ale jak już jestem przy źródłach, to zaznaczam. Oczywiście wspomnienia, oświadczenia, relacje. Jeszcze bym wspomniała a propos tych źródeł ginekologicznych, nazwijmy to w ten sposób, konferencja krynicka. To było dość istotne także, prawda? Tak. Tak, to jest Instytut Pamięci Narodowej. Październik 1941, Instytut Pamięci Narodowej ma rzeczywiście te materiały. To była konferencja organizowana w sprawie epidemii w dystrykcie warszawskim przede wszystkim, czy po prostu w generalnej gubernii całej. Generalnej całej, ale generalnie dystrykt jakby warszawski tutaj rozpoczyna to. Epidemii chorób wenerycznych i prostytucji w generalnej gubernii. I tam były raporty także dochodzące na tą konferencję, prawda, z urzędów SS. Z urzędów SS i policji, prawda? Tak. Specjalne raporty, tak, z których ty wyłuskiwałaś nie tylko bezpośrednie dane, ale też system rekrutacji tych kobiet, prawda? Tak. Bardzo specyficzny. Tak, i to mi powiedzmy te bardzo upraszczając, ale te 4-5 grup źródeł jakby zarysowało kontekst. Natomiast to, co było. Jeśli chodzi o domy publiczne dla Wehrmachtu, SS i policji, robotników przymusowych, co było dla mnie najważniejszym źródłem, to były listy transportowe kobiet. I to było coś, co przez długi okres czasu, wracając do strażników pamięci, strażników dyskursu dobrych czy złych, co było traktowane jako źródło niepotrzebne. No bo jak wygląda taki dokument? To jest po prostu lista, w której bardzo rzadko zdarza się, że jest pełen rekord. Czyli jest imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, miejsce, z którego pochodzi, miejsce, do którego jest przywieziona. Najczęściej takie wyjściowe to jest po prostu imię, nazwisko, data urodzenia. Bardzo często jest tylko imię i nazwisko. No i to, co było jakby dla mnie takim impulsem do tego, żeby rzeczywiście popatrzeć na to inaczej, to żeby te listy dostosować też w jakiś sposób, no korzystając przede wszystkim z mikrohistorii, ale żeby dostosować w jakiś sposób do tego, żeby stworzyć poszczególne, próbować stworzyć poszczególne biogramy. To jest oczywiście, to żebyście mnie dobrze zrozumieli, tam nie ma opowieści o każdej z tych kobiet, ale jest próba wyśledzenia jakiegoś mechanizmu, to znaczy porównania tych wszystkich list, sprawdzenia, czy rzeczywiście na przykładzie jedna została wysłana do Królewca, następnie cofnięta na front wschodni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co było, i tu jest pewien sposób misyjny, ja się nie boję tego określenia, ale to, co było przede wszystkim dla mnie kluczowe, to żeby wszystkie te kobiety zostały umieszczone w tej książce. I to już wyprzedzam trochę, bo dochodzę do narracji, ale to był dość duży problem z moimi redaktorami, którzy mówili mi, nie no, te 6, które pojechały do Królewca, to w sumie nie, możemy je wykasować, no bo 200-300 pojechało na front wschodni. No i to jakby to było dla mnie coś, co było nie do zaakceptowania. Bo tych materiałów zostało tak mało, że jakoś czułam podskórnie, pisząc tę książkę, że tylko i wyłącznie w ten sposób napiszę, to jest też było dla mnie dość logiczne, że tylko i wyłącznie opiszę ten system dobrze i jeśli pokażę, jak ta maszyna funkcjonowała. Czyli że jeżeli co 2-3 dni jest łapanka w Warszawie i jest zapotrzebowanie na kobiety do seksualnej pracy przymusowej, no to dopiero to daje jakby pewien asumpt do tego, żeby próbować sobie wyjaśnić te, wyobrazić jakkolwiek ten system. Zastanawiam się, czy jeszcze coś, ale dobra, mówcie wy. Jeszcze będziemy do tego dochodzić, bo tu mamy jeszcze materiały, które wysyłały konkretne ministerstwa z Polski. To jest już ten okres powojenny, tak, MBP. Ale tak czy inaczej łączymy to, prawda? Tak. W akcji całej organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie do Spraw Walki z Prostytucją jeszcze z XIX wieku. Tak, Archiwum Akt Nowych. Tak jest, to w Archiwum Akt Nowych. Także no, fascynujące w gruncie rzeczy dla badacza te kazusy prawne, zwłaszcza tych dwóch osób, prawda? Tak. Sutenera krakowskiego i Burdel Mutter, no, pani Stanisławy Muślińskiej.
której bardzo fajnie to zestawiłaś, nie wiem jak pani myślą, wnioski co do przymusowych prostytutek były te same, chociaż sprawy były zupełnie inne i zresztą wynik procesów także był ten sam, osoby zostały uniewinnione. Do tego jeszcze nawiążemy, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Tak, tam jeszcze były, jeszcze są z takich powojennych rzeczy, to co było interesujące, to tam drobne, ale jednak kwerendy prasy. I tutaj największy chyba, największą pewność co do tego, jak to funkcjonowało w tym okresie 46, 48, 49 dała mi kwerenda Wolnych Ludzi. To jest taka, to była taka gazeta, która była tworzona głównie przez byłych więźniów politycznych. I to, w jaki sposób tam ten dyskurs się kształtował, oczywiście wpływ na to miało przeróżne czynniki, ale no stamtąd się też bardzo dużo nauczyłam a propos pewnej mitologizacji tych zjawisk. No to przede wszystkim kazus, zresztą bardzo ciekawy, P.I. Wagner, prawda? Tak. I tych tak zwanych tak? Pociągów rozkoszy, rozrywki. Tak. Ja bym zaczepiła właśnie o ten case w kontekście interpretacji, bo tutaj bardzo ciekawie próbujesz wyjaśnić, zinterpretować zjawisko, rzecz jasna. No ja nie będę oczywiście tutaj zanudzać Państwa co do modeli interpretacyjnych, mamy ich tam 9, 8, 9, hermeneutyczne, no przeróżne, prawda? Tutaj stosuje się kilka, jest oczywiście klasyczny hermeneutyczny, są fragmenty fenomenologicznego, tak. Są w stylu Stanleya Fisza także, gdzie dajesz do zrozumienia, w jakim dyskursie działasz, prawda? W jakim dyskursie się poruszasz, nie tylko, że interpretacyjny, ale też już potwierdzający, bo taki feministyczny. O tym nie będziemy w to wnikać za bardzo, natomiast właśnie w jaki sposób próbujesz wyjaśnić, że powstała taka najprawdopodobniej mistyfikacja dotycząca tych pociągów, tych wagonów. No, pociąg tam niby miało być 5, bo wyobraźmy sobie, to nie tylko była ta gazeta byłych więźniów, ale także w przekroju ukazały się artykuły na ten temat w oparciu o zeznania pewnego pastora metodystycznego. No właśnie, czy mogłybyśmy poruszyć ten właśnie case, prawda? Znaczy ja widzę tutaj pewną taką analogię i myślę, że no, nie chodzi o deprecjonowanie tej historii, ale być może jest to próba jakby rozładowania pewnego napięcia, które unosi się w powietrzu, ponieważ w Korei w latach 80. ukazała się książka, która pokazywała w bardzo brutalny sposób przymusową pracę seksualną Koreanek. Pocieszycielek. Tak zwanych pocieszycielek, tak. Po czym się okazało, że cała historia jest wyssana z palca. I ja właśnie tak od razu mi się to rzuciło w oczy, że być może oprócz tego, że autor tej książki mówi tutaj o Korei, próbował oczywiście jakoś na tym wypłynąć, ponieważ książka się okazała ogromną sensacją, ale być może też próbował rozbroić bombę, napięcie, ewentualne plotki. I no, efekt był taki, że książka przyczyniła się bardzo do dyskusji na ten temat, która zresztą trwa w Korei do dzisiaj. Tak, tak, tak. To jest główny problem na linii stosunków międzynarodowych między Japonią a Koreą do dzisiaj właśnie. Kwestia tak zwanych pocieszycielek, czyli pracownic seksualnych. No właśnie. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie pani Joanna pokazała w bardzo ciekawy sposób zjawisko mitologizacji, właśnie przetwarzania legend, opowieści, różnego typu podejrzeń, które miały służyć jakby dwóm kwestiom. Pierwsza to jest ta, o której pani powiedziała, rozładowanie napięcia, jakaś próba skanalizowania, tak, prawda, tych problemów. Ale druga to moim zdaniem to była taka chęć trochę do powiedzenia tego, czego się nie wie. Tak. Jeśli czegoś nie wiemy, to zaczynamy uzupełniać, tak, prawda, informacje, które mamy, jakimiś wymysłami, podejrzeniami i tak dalej. I to trochę tak w przypadku z tych słynnych pociągów działało. Jeszcze jedna rzecz, mówiąc o tych źródłach, o ich zróżnicowaniu, o problemach, o lukach, nieścisłościach, białych plamach i tak dalej.
Ta książka doskonale pokazuje kulisy warsztatu historyka, jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak konfrontować ze sobą źródła, jak interpretować je. Świetnie po prostu krok po kroku pokazuje postępowanie odpowiedzialnego badacza w sytuacji, kiedy nie ma źródeł. Tak? I zazwyczaj my się o tym uczymy w odniesieniu do epok wcześniejszych, starożytności, średniowiecza, gdzie wiemy, że cierpimy na deficyt źródeł. W przypadku tych czasów nam bliższych właściwie jest sytuacja odwrotna. Tych źródeł jest bardzo dużo i jest problem z tym, co wybrać. To tutaj właśnie też mamy taką sytuację, że mamy milczenie świadkiń, nie ma materiałów, nie ma żadnych prac i trzeba sobie jakoś tutaj radzić. Tak? Joanna to określiła na końcu właśnie tej części, prawda? Była fikcja i milczenie. Prawda? Jest fikcja, fikcjonalizacja, fikcja po prostu i milczenie. Ty jeszcze podkreśliłaś, znaczy wymieniłaś po prostu swojej interpretacji tego zjawiska, tej mistyfikacji. Kilka takich wątków, między innymi ta literatura stalagowa, prawda? Tak, nie będziemy w momencie rozwijać. Filmy, Nazi Exploitation w USA, no, jakieś tam też literatura dla mężczyzn tak zwana, która wykorzystuje aspekt seksualności i pornografizacji dyskursu w ogóle wokół Holokaustu, prawda? No i kto, nie wiem, czytaliście Państwo Dinura, czyli Kacetnika, słynny dom lalek. Tak. Bardzo duży miał wpływ, prawda? Zwłaszcza na świadomość w Izraelu, młodych ludzi zwłaszcza, tak, prawda? No, u nas to oczywiście został przetłumaczony w 2006 czy 2009, już nie pamiętam dokładnie. Ale tak, no, ocierająca się o pornografia, fikcja, fantazja, prawda, która wpłynęła mocno na patrzenie w ogóle na kwestię seksualizacji wojny, drugiej wojny. Przytaczasz dwoje izraelskich badaczy, Omera Bartowa, Naima Shik, prawda? Tak. Oni próbują się rozprawić z tym problemem. Bardzo ciekawie to tłumaczą i powtarza się u nich to jedno słowo, przekroczenie, transgresję, prawda? I w świetle tego przekroczenia no jest ta seksualna transgresja, która łączy się z Holokaustem, to po pierwsze, prawda? A po drugie, i to jest jakby mechanizm uniwersalny w tym momencie, połączony z tą transgresją seksualną, stygmatyzacja i zamilczanie. No to jest... Tutaj akurat tego brakuje w tej książce, bo tutaj powinny być dwa rozdziały jeszcze dodatkowe i to jest też, tak było to planowane, że ta książka będzie miała drugie wydanie, gdzie oprócz tych dwóch rozdziałów będzie też to, co ludzie przynoszą mi w trakcie spotkań. I to się dzieje, słuchajcie, więc a propos źródeł, jak już jesteśmy, to znaczy ja po każdym spotkaniu miałam ich około 20, wracam z czymś. Z historią, ze zdjęciem, z zapisem, z budynkiem. Dokładnie takie same rzeczy, jak są w tej książce. Jak umawiałam się z wydawnictwem Martinesy na tę książkę, to jakby takim punktem podstawowym w naszych negocjacjach było to, że to nie jest sprawa skończona, że ta książka musi mieć drugie wydanie. Drugie wydanie o tyle specyficzne, że nie poprawimy kilku błędów, które tu są, ale że właśnie ona dostanie kilka artykuszy dodatkowo, ale wracając, jak już jesteśmy przy tej mitologizacji, to rzeczywiście Kacetnik jest taką postacią, z którą ja się koniec końców zdecydowałam nie mierzyć w tej publikacji, żeby on nie przysłonił takiej drobnej postaci, jaką jest Schwester Pia Wagner, bo to jest też, umówmy się, bardzo polska sytuacja. Mnie najbardziej przy Schwester Pia interesowało to, że pociągi rozrywkowe wyobrażono sobie tylko tutaj, że ta kobieta jako postać historyczna poza granicami Polski ma swoją historię, jest badana, jest komentowana, ale nigdy i ma nawet mnóstwo takich opowieści związanych właśnie z seksualnością jej, z seksualnością więźniów. Ten temat jest jakby obecny, ale nigdzie poza granicami Polski nie ma motywu pociągów rozrywkowych. To znaczy, że to było bardzo tutejsze, nie chcę używać etnicznej kategorii, chociaż już powiedziałam, że bardzo polskie, ale bardzo tutejsze doświadczenie. Wracając do Kacetnika, to co jest najbardziej interesujące w tej całej historii, to, że rzeczywiście po dzień dzisiejszy jego książki są używane jako źródło historyczne, jako świadectwa. Ja korzystałam też z takiej pracy doktorskiej Wendy Jogart-Jensen,
która mierzyła się w ogóle jako jedna z pierwszych z tym doświadczeniem przemocy seksualnej na froncie wschodnim przede wszystkim, ale tutaj jakby generalne gubernatorstwo też jest we wstępie. Ona zrobiła potężną kwerendę mikrofilmów aleksandryjskich, które w Polsce są raczej, mimo że je mamy, nieużywane. I tam jest, rzeczywiście ta praca jest dobrze pod tym względem przygotowana, ale ona na przykład kacetnika wciąga i jako źródło historyczne. Natomiast też polskie tłumaczenie jest bardzo złym tłumaczeniem. Angielskie tłumaczenie też jest kiepskie. Tutaj potrzeba było rzeczywiście zmierzenia się z hebrajskim tekstem, bo kacetnik jednak był więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. Następnie był jednym z więźniów podobozu. I to, co jest, tak jak próbowałam to robić przy Pii, to, co jest ciekawe w jego literaturze, to to, żeby właśnie wyłuskać te rzeczy, z których, które powiedzmy są prawdziwe i z których powstaje fikcja. Mnie te momenty styczne najbardziej interesują. Tak samo jest zresztą w jego drugiej książce. Tych książek jest kilka, to jest duża, duża seria. Ale mówię o Piplu, to jest rok 1961. Po hebrajsku to jest Carulo People, nazywano go Piplem, po angielsku jest przetłumaczony jako Atrocity in Auschwitz albo People. I tam w kontrze do domu lalek to jest historia jego brata, który był Piplem w Birkenau. I jest dokładnie identyczna metoda, to znaczy, że prawdopodobnie z jego własnego doświadczenia, z jego własnej pamięci jako więźnia, jako byłego więźnia obozu Auschwitz-Birkenau i podobozu, pewne elementy są wstawione po prostu w fikcję, dociągnięte, opisane tak, żeby wywołały pewien efekt. No i tutaj jest to, co jest dla mnie najbardziej interesujące, jaki efekt. Ale po dzień dzisiejszy, dlatego też wracając do pierwszego pytania, po co powstała ta książka. Po dzień dzisiejszy w Muzeum Auschwitz-Birkenau można zaobserwować takie sceny, że stoi wycieczka izraelska przed blokiem 24 albo 24A i przewodniczka ze strony izraelskiej mówi, tutaj w tym budynku, tutaj wyobraźcie sobie, że jest ten budynek, tutaj w tym budynku znajdował się dom publiczny, który opisał Jehiel Feiner-Dinur, czyli kacetnik w książce Dom lalek. To tutaj podjeżdżały ciężarówki żołnierzy Wehrmachtu, a w środku były Żydówki, które miały tatuowane na piersiach napisy Feldhures razem, czyli dziwka polowa, razem z numerem obozowym. To jest ta fikcjonalizacja, ta fikcja jakby jest dotykalna, tak? Ona się. I to jak najbardziej ta książka dotycząca Koreanek, to wszystko wchodzi, bo to jest jakiś taki. To zresztą powiedział Omer Bartow w filmie Ariego Lipskera w Stalaga, że jeżeli coś jest stabilizowane, to też jest logiczne, ale jeżeli coś jest stabilizowane, to musi gdzieś znaleźć ujście. No i znajduje właśnie w czymś bardzo. Bardzo ekstremalnym, mocnym. No też to, co dla mnie było najciekawsze w tym okresie powojennym, to z jednej strony to, że było to okno, taki moment, kiedy ofiary miały prawo mówić, z drugiej strony powstawały właśnie te fikcyjne opowieści, bardzo różne. W tych pierwszych opracowaniach dotyczących na przykład obozu Auschwitz-Birkenau są opowieści dotyczące na przykład specjalnie szkolonych oddziałów psów, owczarków niemieckich, które miały gwałcić kobiety żydowskiego pochodzenia. Więc to gdzieś w tym pierwszym okresie bardzo mocno buzowało. Z bardzo różnych powodów, o których tutaj już mówiłyśmy. No i to, co mnie też interesowało przy tym temacie, żeby złapać, przynajmniej dotknąć ten motyw i jakoś go tutaj zaznaczyć i też, żeby dać taki punkt wyjścia do tego, że to też jest... No to też jest pewien efekt tego, że no po roku 49 rzeczywiście zapadło takie grube milczenie. No i to i świadkinie nie mówiły, a z drugiej strony te fantazje narastały, pączkowały i dochodziły do takiej kulminacji jak, nie wiem, Ilza Wilczyca SS. Wszyscy wiemy, kto to jest Ilza, na jakiej postaci opiera się ta historia, jak się ogląda ten film. A to są dość duże zasięgi dystrybucyjne. To były też duże zasięgi dystrybucyjne. No to widzi się, co można zrobić z wypartej historii, co można zrobić z stabilizowanej historii. Jeśli nie ma zestawienia w postaci źródła albo opracowania, no to zaczyna być rzeczywistością. Czas nas goni mocno, ale tak. Ja jeszcze muszę poruszyć temat. Chciałam go połączyć
z drugą kwestią. Kompozycja tej książki, bo ona jest bardzo znamienna, ale znamienna także pod kątem istniejącego dyskursu wokół, no w ogóle aspektu seksualności II wojny światowej, a w szczególności właśnie ofiar przymusowej pracy seksualnej, czy przymusowej prostytucji. Ten dyskurs istnieje w Niemczech. Tak już zostało wspomniane, w zasadzie rozwinął mocniej skrzydła w latach 90., troszkę wcześniej pewnie się zaczął, prawda? Ty wymieniasz w tym rozdziale opresja i pożądanie, to jest taki operacjonalizacyjny rozdział, gdzie przedstawiasz problemy duże, ale to naturalne jest przy nowym nurcie, tak to nazwijmy, i koncepcyjne, i terminologiczne, i definicyjne. Prawda? Szereg nazwisk, tu między innymi Dagmar Herzog, Doris Bergen, Patricia Szobar, Maren Röger, ważna dla Ciebie także postać, tak. Roberta Zomera. O, bardzo, ale z Maren to w ogóle też jest tutaj inna historia jest. Przypis, że bo wspomniałaś o książce i to było dla mnie też bardzo mocne obserwować, że pracujemy razem. No ale jest jednak różnica potężna i z Robertem. Przepraszam, że wejdę Ci słowo, tak. Ale Maren w swojej książce napisała we wstępie jedno bardzo genialne zdanie a propos źródeł. Kto szuka, ten znajduje. Tak. To jest też nawiązanie do tego, że nie ma źródeł, bo ja wszystkie znam. Tak? Dokładnie, tak. Bo myśmy się strażnika. Ale rzeczywiście Robert Zomer był takim moim dobrym duchem, w tym sensie, że rzeczywiście ja bym sobie nie poradziła, gdyby nie było po prostu niemieckich historyków i historyczek. I rzeczywiście to oni byli taką instancją, która w jakiś sposób konfrontowałam te rzeczy, te badania. Do dzisiaj zresztą to robię. I rzeczywiście, gdyby nie jego praca, to ja też bym w przypadku zbioru Auschwitz-Birkenau Monowitz praktycznie nie wiedziała, co się dzieje. Mówiąc najprościej. Robert był taką osobą, która rzeczywiście, ponieważ robił te kwerendy wcześniej, która rzeczywiście mi bardzo pomogła wyjść z takiego impasu związanego z danymi wrażliwymi, czyli z zakrywaniem nazwisk. To zresztą w książce jest, żeby nie była gołosłowna, już nie będę przerywać, obiecuję, tylko to pokażę. To chodzi po prostu o, no nawet z daleka widać. O te czarne prostokąty. Trudno się pracuje, jeśli chodzi o... Jak się szuka człowieka, to trudno się pracuje, jak nie ma się jego imienia i nazwiska. No i tutaj jakby Robert był dla mnie rzeczywiście takim... Możecie mnie zapytać, dlaczego on miał, a ja nie. No a odpowiedź jest bardzo prosta. Możecie się domyślić. Są dwie kategorie istniejące. Ja jestem kobietą, on jest mężczyzną. Ja jestem Polką, on jest Niemcem. I tyle. A jeszcze a propos źródeł, mam takie pytanie. Znalazłam gdzieś opinię, właściwie wypowiedź Tomasza Szaroty, który w latach 70. miał dostęp do materiałów, do kartotek prostytutek, które pracowały w domach publicznych w Warszawie. I te kartoteki przechowywane były w instytucji zajmującej się badaniem zbrodni hitlerowskich przeciwko narodowi polskiemu. I co się z nimi stało? One zniknęły. No pytanie... Czy ktoś je badał? Nie ma takich w zachowanym zbiorze, nie ma takich. No to jest też, no to jest pytanie, co to znaczy kartoteka, bo prawdopodobnie to chodzi o te tak zwane dossier. I tutaj część się zachowała, Maren zresztą o tym pisze, część się zachowała w Krakowie, w Archiwum Narodowym w Krakowie, ale to są bardzo ograniczone dokumenty. Natomiast w Warszawie nie ma takiego zbioru. I oczywiście mówię nie ma, ale tak mnie, nie powinnam używać tego określenia, powinnam powiedzieć, ja nie znalazłam tych źródeł. Dlatego też, bo to jest to, co dlatego też na przykład zdecydowałam się, żeby opisać tak dokładnie kolory kart, tak, żeby pokazać, że ta dokumentacja była bardzo skomplikowana, bo to były takie coś w rodzaju takich dowodów osobistych, to o to chodziło. Mamy mnóstwo, to nawet w Lublinie zachowały się na przykład listy kobiet sfotografowanych do dossier. Bardzo bogaty zbiór, tych list jest kilkanaście. Listy kobiet z dossier, natomiast samego dossier nie ma.
No i to było dość problematyczne, żeby właśnie wyłuskać to poza jakby tym głównym dokumentem, że jest wszystko dookoła, a nie ma głównego dokumentu. I to z takich też typowo badawczych sytuacji, które zawsze się zdarzają, są najlepszymi sytuacjami, to znaczy właśnie w Archiwum Państwowym w Warszawie, jak szukałam, robiłam już taką podsumowującą kwerendę, to w jednej z teczek po prostu, którą już któryś raz oglądałam, i to jest ta sytuacja dotycząca tego kompleksu na Koziej w Warszawie, który był planowany, wypadła taka maleńka karteczka, no to już taka wręcz filmowa historia, wypadła taka maleńka karteczka po prostu wyrwana gdzieś z zeszytu, no, która, no mogę się tylko domyślić, że ktoś kiedyś robił taką kwerendę, pytanie czy szerota, ktoś kiedyś robił taką kwerendę i zapisał tam sobie notatki, tak jak sobie zapisujemy wielokrotnie robiąc badania, ktoś robił sobie tam notatki i zapisał kilka nazwisk, które ja znam, tych kobiet, i obok zapisał sygnatury. No i to były jakieś takie, oczywiście tam niewiele było, natomiast to mi jakby uświadomiała, że gdzieś te rzeczy się powtarzają. Ten Instytut, jeżeli chodzi o zbiór, to w ogóle Instytut, gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, mówię o zbiorze, to po prostu te badania by nie miały kompletnie żadnego sensu, bo ja każdą z tych kobiet byłam w stanie sprawdzić w Instytucie Pamięci Narodowej. I to jest naprawdę potężny zbiór rosnący, cały czas opracowywany. Mnóstwo dokumentów opracowano na moje zamówienie, czyli po prostu ja z bardzo różnych źródeł innych też wiedziałam, że jest jakaś dokumentacja, głównie dokumentacja już trochę powojenna, mówię tutaj o procesowych aktach niektórych kobiet, ale dzięki temu byłam w stanie jakby dołożyć ten okres powojenny, nie zamykałam ich na tym, nie wiem co się stało po obozie, albo nie wiem co się stało po tym momencie, po tym czasie, kiedy one były umieszczane w tych domach publicznych, na przykład dla Wehrmachtu, więc to tutaj jakby gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, to nie, praktycznie ten zbiór to nie byłoby, no nie byłoby tej książki, to prawda. Także no, wynika z tego, o czym mówicie w ogóle pani, że inicjujesz pewien dyskurs w Polsce, prawda? Tylko, no, jasne tutaj, żeby nie brzmiało to jak peany, jeszcze na koniec sobie zostawiam pewną kwestię, którą mam, prawda? Pewną wątpliwość. Natomiast jeszcze chciałam tutaj się zapytać wprost, czy pod względem koncepcyjnym ty wzorujesz się na niemieckich historykach, jeżeli chodzi o ten temat? Nie do końca, bo wychodząc od, no takim punktem wyjścia dla mnie, jak próbowałam ułożyć tę książkę w głowie sobie, był Sommer. Wiedziałam, że muszę napisać ją też tak, jeżeli chodzi głównie mówię o tej części obozowej, bo Robert napisał no najlepsze do dzisiaj opracowanie, to się nazywa Das KZ Bordell, już jest kilka wydań, więc jeżeli chodzi o część obozową, to on był takim moim nauczycielem też koncepcyjnie, więc tutaj w tej części próbowałam to napisać tak, żeby było troszeczkę w kontrze do mistrza i żeby dołożyć jakby to, czego nie ma u niego, że to jest jakaś taka podstawowa rzecz, która mi bardzo leżała na sercu. Natomiast jeżeli chodzi o samą strukturę, to największy wpływ chyba na mnie miała książka zupełnie, no może nie zupełnie, ale książka Gycalego Obciążeni. To jest książka, która została przetłumaczona na język polski. Wydało to wydawnictwo Czarne. Ja tam robiłam redakcję merytoryczną. I to jest książka o też grupie zapomnianych ofiar nazizmu, czyli o osobach z niepełnosprawnościami, które były poddawane sterylizacji i eutanazji. I jeżeli chodzi o ten układ takiego przemieszania, powiedzmy, biografia, system, no to to jest, była taka... Taka dla mnie najmocniejsza, chyba największy wpływ na mnie miał ten tekst, ale to też to nie tylko Gycale przecież tak robi. Natomiast jakoś gdzieś starałam się, i to jest odwołanie do tego, co było w doktoracie, starałam się kompozycyjnie zachować ten układ trzech części, czyli wojna, obozy i po wojnie. No i podstawą, która gdzieś tam się narodziła w momencie, kiedy sobie się zorientowałam, że nie usiądę do stołu z kobietą, ponieważ jedyna, z którą miałam kontakt listowny, po prostu nie odpisała na ten list.
No to wtedy po prostu wymyśliłam sobie, że... To była pani Kłak, tak? Antonina tak. Kłak. Dokładnie. Tutaj od razu zasygnalizujmy, autorka pseudonimuje postaci. Mhm. No już tłumaczyłam mniej więcej dlaczego. Poza danymi wrażliwymi także uszanowałaś, prawda? Tak. Ten fakt, że te kobiety nie chciały, no, tak. czy po prostu nie dały sygnału, czy ktoś do nich nie dotarł. Mhm. I ze względu na rodzinę rzecz jasna. Tak. I tutaj po tym po prostu wydawało mi się, że takim moim najważniejszym zadaniem, w kontrze też do trochę do tego, w jaki sposób te prace wyglądają w Niemczech. Tutaj między innymi jest taka książka nie tylko Maren, tylko o Jezu, wleciało mi. Regina Mühlhauser Roberungen. I tutaj w kontrze przede wszystkim do jej pracy starałam się, żeby jak najbardziej wyciągnąć te mikrohistorie i żeby nie osadzać je tylko i wyłącznie w kontekście wojennym, ale na tyle, na ile to jest w ogóle było możliwe, przedwojennym i powojennym. To mnie najbardziej interesowało, żeby naszpikować tę narrację, jeżeli nie mam takiej opowieści pełnej, nie mam świadkini, no to żeby to zrobić w ten sposób i na tym pokazać ten brak możliwości w ogóle zmierzenia się z taką opowieścią. I misyjnie, już mówiąc na koniec, bardzo chciałam, i to było w ogóle nie do negocjacji, żeby weszły do tej książki dwie pełne relacje Marii i Anny. I to są te relacje, które zostały sporządzone po wojnie, już w trakcie śledztwa Okręgowej Komisji Badań Zbrodni w Krakowie. I to są relacje, dwie, które ja znalazłam, które były sporządzone, oddane w sytuacji bezpieczeństwa, bez zagrożenia zdrowia i życia. No i to jest coś, co weszło w całości praktycznie. No czego się też raczej nie robi, prawda? Albo robi się to jakoś w dodatku. A tutaj wydawało mi się, że to jest coś, co też bardzo dużo pokaże. Ten tekst mnie bardzo dużo nauczył. No i że to jest ten głos, który nie mógł wybrzmieć jeden do jeden właśnie na zasadzie oral history, tylko po prostu został zapisany na tych kartkach. Mi się podobało jedno, przynajmniej ja to tak odczytałam, że jednak ten podział także pasował do samych tych mikrobiografii, one miał stanowić pewne tło i dlatego wychodzisz poza zjawisko obozowych pufów, tak. Prawda? Bo tu są burdele dla SS i policji, dla służb nieniemieckich, prawda? No także zaczepiasz temat w kontekście między innymi, a przede wszystkim Franza Blattera, tak. Pracownika Czerwonego Krzyża, który tam rzeczywiście tutaj pracował jako kierowca. Jego wspomnień też poruszasz temat nielegalnej czy też tajnej, ukrytej prostytucji. Twoje podziały, to już nie będziemy o tym mówić, są też pewnym takim konceptem autorskim. Natomiast właśnie na koniec ja chciałam zostawić tą najbardziej drażliwą w naszym polskim kontekście, wydaje mi się, kwestię. Kwestię dobrowolności i mitu dobrowolności. Tutaj na stronie 44 w przypisie, w odnośniku piszesz w ten sposób. Pojęcie dobrowolności decyzji w trakcie okupacji, w szczególności w obozie koncentracyjnym, jest dość problematyczne. Z tego powodu zakładam, że cały system okupacyjny funkcjonował na zasadzie przymusu. No, to może nie wystarczyć. To nie wystarczy. Bo to założenie trzeba by było udowodnić jeszcze, prawda? W drugim przypisie trochę to rozszerzasz, prawda? Dlaczego w ten sposób zakładasz? Chodzi o przede wszystkim zniwelowanie zjawiska hierarchizacji cierpienia. Z tym wiąże się także pewna terminologia, którą obierasz także wbrew badaczy niemieckich, czy jednej z badaczek niemieckich, określasz wszystkie te ofiary, prawda, jako bądź seksualne pracownice przymusowe, bądź przymusowe prostytutki, w jednym jakby tutaj szeregu stawiając i te osoby, które były rekrutowane z łapanek, nieświadome zupełnie. I te przymuszone sytuacją, na przykład głodem, przeżyciem, koniecznością przeżycia i zawodowe prostytutki, prawda? No chciałam się pani zapytać, co sądzicie o takim zabiegu? Bo mi się wydaje, że to jest nierozwiązywalny problem.
Natomiast ja się zgadzam tutaj z jednym, właśnie z tą hierarchizacją cierpienia i z tym, dlatego zadaję to pytanie, że no ono wiąże się właśnie z tym mitem o dobrowolności, który z innych też wynikał wątków, później z wątków procesowych, później z badań Komisji do Spraw Zbrodni Niemieckich. Natomiast no właśnie ty próbujesz jakoś się z tym, z tą mitologizacją zmierzyć, także poprzez ten zabieg terminologiczny, prawda? Ale chciałam was jakoś coś zapytać o co sądzicie o tym. Bo ja mam z tym kłopot, mówiąc szczerze, trochę. Z tym zrównaniem, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o samą książkę, to tam pojawia się jeszcze taki argument, że bez względu na to, czy kobiety wyrażały zgodę, czy też jej nie wyrażały, to tak naprawdę nie miały jakiejkolwiek kontroli nad swoją pracą, nad jej warunkami, nad tym, czy zarabiały, czy nie zarabiały. Wszystkie były terroryzowane, przymuszane i w stosunku do nich stosowano przemoc. Tam się taki argument pojawia. Natomiast ja myślę, że właśnie ten podział na dobrowolne prostytutki i kobiety zmuszane, to on jest trochę pokłosiem także wspomnień obozowych, które funkcjonują, także wspomnień pisanych przez kobiety, właśnie wielokrotnie przywoływana Szmaglewska czy Kosak-Szczucka. No wprowadzały te kategorie, prawda? Pisząc o dobrowolnie zgłaszających się Ukrainkach, Niemkach, które nie miały żadnego problemu i żadnych oporów moralnych, żeby do tego raju wstąpić, prawda? Albo zwłaszcza Kosak-Szczucka stara się nie pisać tak, o Polkach, prawda? Tak, zupełnie natomiast Polki, wybierała, jeśli już, to bardzo rzadko i rzeczywiście w sytuacjach ekstremalnych, tak? Na to, i ja myślę, że to tutaj jest jakby chęć wyjścia poza te podziały i takie dążenie, które jest obecne w teorii stygmatyzacji społecznej, która jest wykorzystywana głównie przez socjologów, gdzie mamy do czynienia z takim etapem normalizacji, czyli dążenia do zakończenia takiego procesu naznaczania, dzielenia, prawda, i uznania możliwości jakby błędu, winy, takich, a nie innych wyborów i jakby nie debatowania nad tym, tylko przejścia do porządku dziennego, prawda? Mamy prostytucję, bez względu na to, czy dobrowolną, czy nie, łączy ją na pewno klamra specyficznych warunków, w jakich była uprawiana w trakcie wojny, tak? I to jest chyba... Ja nie wiem, czy ja dobrze odczytuję zamysł, bo nie chcę autorki, nie chcę tutaj mówić, co autor miał na myśli, a autor się dziwi, prawda? Ale no, ja to tak odebrałam. Czy to jest... No. Janno, to jest ja zapiszę i zaraz powiem. Znaczy, ja czytając tą książkę, zastanawiając się nad tą kwestią, miałam dwa takie przebłyski myślowe. Jeden to jest oczywiście za panią profesor Anną Wolf-Powęską, która w nieco innym sytuacji, ale ukuła takie określenie, przymus sytuacyjny. Wiele tłumaczy. Tutaj już nie będę się tego jakby rozwijać, ale to jest generalnie określenie, ten Begriff, tak, on dosyć dobrze oddaje tą sytuację, o której teraz rozmawiamy. Ale też przyszła mi do głowy druga kwestia i znowu związana z Koreą, właśnie z wojną w Azji i z wydarzeniami w Azji. Zaczęłam się zastanawiać, kim były te kobiety, ale by z drugiej strony. I przeczytałam taki cytat, to mówi dowódca Armii Chin Północnych a propos gwałtów, do których dochodzi w 1938 roku na froncie w Chinach Północnych. I on mówi tak, ja sobie pozwolę zacytować, to z pamięci chyba nie dałabym rady. Obok ścisłej kontroli zachowania poszczególnych żołnierzy, dostarczenie ułatwień w kwestii zaspokojenia potrzeb seksualnych jak najszybciej, jak to jest możliwe, nosi znamiona wyższej konieczności. Więc jeżeli mówimy o kobietach jako o dostarczeniu ułatwień, mówimy o nich wszystkich w ten sposób. W związku z tym ja nie widzę potrzeby i konieczności kategoryzowania. Właśnie to słowo mi uciekło. Ofiar. Uważam, że tutaj w tym momencie trzeba postawić znak równości, ponieważ są one w tej nomenklaturze właśnie tym dostarczeniem ułatwień. Tak, no tutaj... nie, że ta decyzja
wyjście jakby troszeczkę na, w kontrze do tych wszelkich prac niemieckich, które się dotychczas ukazały, bo to jest też, to jest w ogóle tak naprawdę taka debata, która powinna w tej książce zająć więcej niż te kilka stron, które ja poświęciłam jej. Bo przez długi okres czasu, jak jeszcze jak ja zaczynałam, to wszyscy mówiliśmy właśnie o przymusowej prostytucji. W ogóle tak, tak było, prawda? I w pewnym momencie, około 2006 roku, wszyscy też a propos etapów i normalizacji złapali się za głowę i ja byłam na tej konferencji w Bonn i doszło do takiej dyskusji dotyczącej tego, czy my jakby sami jako, ja wtedy byłam tylko słuchającą, czy historycy, historyczki zajmujące się tym tematem sami jakby nie powielają pewnej terminologii, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jakby to określenie, prostytucja przymusowa, jakby wyłącza, i to było mój najważniejszy cel, wyłącza to doświadczenie z dyskursu II wojny światowej, jeśli chodzi o ofiary. Bo wracając do moich początków, to co mnie w Polsce w dyskursie historycznym najbardziej ubodło, czego nie, chyba nie byłam w stanie przewidzieć, to to, że w momencie, kiedy prezentowałam ten temat, to podstawowy jakby argument przeciwko był taki, to nie była praca przymusowa. Bo praca przymusowa w historii to jest to, to, to i to. No i teraz abstrahując od robotników przymusowych, pracy przymusowej dla robotników przymusowo, pracy przymusowej w instytucjach takich jak obozy koncentracyjne, więzienia o zaostrzonym rygorze i tak dalej, i tak dalej. Ale tak stawiano sprawę. To znaczy jakby dla mnie najważniejsze było, żeby je, mówię o tych bohaterkach, włączyć z powrotem do dyskursu. Żeby i tutaj dobrym przykładem jest... jest obóz koncentracyjny, gdzie one kompletnie zostały już w okresie wojny wyrzucone, no bo gdzieś taka grupa pomiędzy, już nie wychodzą na apele, już nie są spisywane, nie są ani więźniarkami, ani sprawczyniami, są gdzieś tam pomiędzy i to przetrwało wojnę, mówiąc metaforycznie, bo po wojnie też to jeden z argumentów, dlaczego nie robiono tych badań, bo to nie było ofiary. I było mało, to nie było ofiary, to były tylko Niemki. To też słyszałam przez bardzo długi okres. Mało przetrwało wojny, został wzmocniony jeszcze element kolaboracji, konfidencji. Dokładnie. I, to oczywiście, to też jest tylko punkt wyjścia, dlatego że z dzisiejszej perspektywy to też była dość ryzykowna decyzja, bo jak sobie rozłożymy na czynniki pierwsze, seksualna praca przymusowa, to owszem, to co ja mówię, czyli że praca przymusowa poprzez ten przymiotnik seksualny wkładamy to w tamten dyskurs, ale z drugiej strony dzisiaj, to od lat 70. funkcjonuje też seksualna praca. Więc dzisiaj seksworkerki, i wiem, że takie też były głosy na temat tej książki, czyli środowisko seksworkerek w Polsce, nie było do końca zadowolone z tego, w jaki sposób ja dookreśliłam to, ten motyw, to pojęcie seksualna praca poprzez określenie przymus. Więc to jest jakby to, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o terminologię tutaj, to to jest ten rozdział wstępny, jest tylko punktem wyjścia. To jest właśnie taka kolejna platforma do tego, żeby się też zderzyć, żeby mieć jakiś punkt wyjścia do tego, żeby zacząć dyskutować właśnie o tym, bo tutaj zgadza się to, a jakie było, oprócz tego, jaki był dla mnie najważniejszy motyw, to to, żeby rzeczywiście nie hierarchizować cierpienia, bo dotychczas to była prostytucja przymusowa, to była seksualna praca przymusowa, a w przypadku Korei, Chin i tak dalej to było niewolnictwo seksualne. No owszem, to wygląda bardzo klarownie na kartce, ale jak się zaczyna analizę, to znaczy, że aha, no to w Japonii było najgorzej. Tutaj w Europa Środkowo-Wschodnia i front wschodni było źle, a we Francji było dobrze. I wracamy do punktu wyjścia, prawda? No bo ja wtedy zawsze... Stąd też jest ten, zresztą ten rozdział francuski, który jakby kompozycyjnie wcale nie musiałby tam być. Ale to, jak mocno w polskim społeczeństwie po dzień dzisiejszy jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, nie mówię już o samej historii II wojny światowej we Francji, ale właśnie o przemocy seksualnej. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w okresie II wojny światowej, jeśli w ogóle mówi się o prostytutkach francuskich, to przecież one miały dobrze. Nic im się nie stało, zmieniła się tylko i wyłącznie narodowość sutenera.
I ja w tym momencie mówię, że jeżeli prostytutka z 20-letnim stażem, francuska, w 1942 roku odmówiła pracy w domu publicznym dla Niemców, to przyjeżdżała po nią ciężarówka albo inny pojazd i zabierają albo do La Lande, albo do Jargeau, czyli dwóch obozów przejściowych. I nie wolno jej było po prostu wyjść i podjąć decyzji, więc no to jest też taki, taka moja kolejna cegiełka do tego, żeby pokazać, że ta stereotypizacja, jeśli chodzi o przemoc seksualną, na bardzo różnych poziomach, no tutaj jest czymś, co... No co ten dyskurs bardzo zubożyła, no i co też pozwoliła nam jako społeczeństwu wierzyć w te mity, no bo ten mit o francuskach jest bardzo podobny do tego o pociągach rozrywkowych, tylko ten o pociągach rozrywkowych jest po prostu bardziej filmowy. Mhm, jasne. Cała masa jeszcze wątków, których nie poruszyłyśmy, ale trzeba oddać głos audytorium. Bardzo proszę o pytania. W strażniku dyskursu o ewentualne odpowiedzi. Dziękuję za fascynujące. Tomasz Kitliński. Dziękuję za fascynujące spotkanie metodologiczne dla całej humanistyki czy posthumanistyki. Ale ja mam pytanie lubelskie, ponieważ Joasiu, jesteś jedyną znawczynią mężczyzn z różowymi trójkątami na Majdanku. Czy mogłabyś parę słów o tym powiedzieć? I ja myślałam, że zapytasz mnie bardziej o, bo tego też w tej książce nie ma, bo ja już też psychicznie nie dałam rady, bo tutaj brakuje Lubliny, ja sobie zdaję z tego sprawę. Jestem drugi raz w Lublinie na rozmowie o tej książce, tutaj brakuje, brakuje po prostu kwerendy, którą zrealizowałam, ale nie wprowadziłam całości do tej książki i to jest też do zrobienia. Paradoksalnie w Lublinie zachowało się naprawdę sporo akt. I to jest głównie oczywiście ten, mówię o Archiwum Państwowym w Lublinie, więc na przykład jeśli chodzi o takie badania, to o czym piszę, o badaniach wenerycznych dwa razy w tygodniu, to tutaj mamy pełne listy. Jest tych nazwisk masa. Wyprzedzając pytanie, gdzie był dom publiczny, na Zamojskie 4, między innymi tam był dom publiczny. Ich było kilka. Ale odpowiadając na twoje pytanie, to jest rzeczywiście coś, co jest jeszcze do zrobienia. To są jakieś takie moje plany na przyszłość. Grupa kompletnie zapomniana i wyparta z polskiego dyskursu, czyli właśnie różowe trójkąty. Wspominałaś na samym początku o mężczyznach z różowym trójkątem, to jest 2016 rok. I to jest pierwsze świadectwo, które kiedykolwiek powstało takiego więźnia, wydane prawie pół wieku w Polsce, pół wieku po premierze w Polsce. I rzeczywiście ci więźniowie byli kierowani do kilku obozów na terenie dzisiejszej Polski, między innymi oczywiście Auschwitz I, Auschwitz-Monowice, Stutthof, Gross-Rosen, KL Warszał i Majdanek. I na dzień dzisiejszy wiemy, że prawdopodobnie, że na pewno była to liczba 40 więźniów, głównie pochodzenia niemieckiego. Jeżeli chodzi o współczynnik śmiertelności, to jest 79%. Ale to jest dopiero początek badań i to jest jakby kwerenda, którą już tu obiecałam, że muszę dokończyć w czerwcu. To oczywiście nie jest na tyle, na ile mam, jest rozpoznany ten zbiór przeze mnie, bo te dane pochodzą od Rainera Hofschilda, który jest takim badaczem niemieckim, jeśli chodzi o Rosa Winkel, który zajmuje się przede wszystkim katalogowaniem. Po prostu ma wielką tabelkę w Excelu, w której ma wszystkich więźniów z różowym trójkątem. Wszyscy badacze zajmujący się tym zjawiskiem, tymi więźniami, po prostu są z nim w kontakcie i wysyłają mu coraz nowe rekordy. I ta lista, ja stąd wiem też dokładnie, ile było tych więźniów w kompleksie obozem Auschwitz-Birkenau, Monowic i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest jeszcze rzeczywiście temat do skończenia i to jest też temat na kolejną publikację. Ja mam dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyło metod rekrutacji kobiet do pracy, a drugie pytanie metod selekcji. Czy było tak, że na przykład kobiety z niższą atrakcyjnością fizyczną nie były brane do pracy? Dziękuję. To zacznę od drugiego pytania.
to, co jest jakby podstawą, jeśli chodzi o to zjawisko, to jest podział na teorię i praktykę. W teorii przy selekcji decydowały trzy kwestie. Wiek, zdrowie, i tutaj chodzi o choroby weneryczne i choroby skóry. I trzecia rzecz, wygląd zewnętrzny. Ale od początku 42 roku w Warszawie, która była takim miejscem, gdzie zarówno rekrutowano, jak i selekcjonowano praktycznie dzień w dzień, ta ostatnia kwestia związana z wyglądem fizycznym nie miała żadnego znaczenia. Na samym początku jeszcze też to, co było istotne, to oczywiście, że tą pierwszą grupą, która była narażona na rekrutację, były kobiety, które miały doświadczenia prostytucyjne wcześniej. Czyli były zapisane, zachowała się ich dokumentacja z tego okresu przedwojennego, żeby miały doświadczenia prostytucyjne. To mogły być pojedyncze sytuacje, i to jest doświadczenie Anny, o której mówiłam tutaj z Krakowa, która rzeczywiście miała epizod prostytucyjny w latach 30. Epizod. Została złapana w podejrzanej sytuacji, tak to nazwijmy. I z tego powodu musiała się regularnie badać na występowanie chorób wenerycznych. Pewnego dnia, wychodząc z takiej stacji wenerycznej w Krakowie, po prostu została zabrana siłą do Płaszowa i umieszczona na kilkanaście miesięcy w domu publicznym dla nieniemieckiej służby pomocniczej SS w Płaszowie. Jeżeli chodzi o rekrutację, to najczęstszym, poniekąd trochę już odpowiedziałam, mówiąc o kwestii związanej z kobietami, które tak zwanymi zawodowymi prostytutkami, ale druga kwestia, która była dość istotna, to były łapanki uliczne. I tutaj to była wolna Amerykanka. Dlatego to jest poniekąd nasza historia, bo do tej ciężarówki mógł trafić każdy. I czy to była. Ja mam historię na przykład kobiety, która trafiła do takiej łapanki tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu mieszkała w złym miejscu. Tutaj jakby działał przypadek. Nie miało to żadnego znaczenia. Po prostu przychodził raport, że zapotrzebowanie na front wschodni to jest 200-300 kobiet i trzeba było to wypełnić. W związku z tym zabierano kogokolwiek, kto się napatoczył. Natomiast zadać mi pytanie, jak to było możliwe. No było to możliwe dlatego, że od samego początku okupacji przemoc seksualna była na porządku dziennym. Tak zwane badania ginekologiczne, nieprawdziwe badania ginekologiczne, w cudzeskach badania ginekologiczne, występowały przy wszystkich łapankach, to znaczy zarówno policja, jak i wojsko regularnie obszukiwało kobiety, jeśli wiesz, co mam na myśli. I to jest najczęstsza forma zresztą poniżania kobiet żydowskiego pochodzenia w pierwszym okresie wojny. Powód był taki, szukano brylantów. Więc to jest też pewien sposób przyzwyczajania społeczeństwa do tego, na co jest narażone, i kobiety, na co jest narażona. I to jest coś, co też o czym zapominamy. No i kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zawodowe prostytutki, to czy też kobiety podejrzane o bycie zawodową prostytutką, to jest jakby grupowanie je w zamkniętych rewirach miasta. Czyli tego nie ma w tej książce, powinno być, albo ja już nie pamiętam, czy jest. Czyli jakby takim pierwszym motywem przed w ogóle umieszczeniem w takim domu publicznym były dyrektywy, które ograniczały ich możliwości przebywania na określonych terenach, na określonych ulicach, w określonych kwartałach miast itd., itd. Czyli jeżeli kobieta w Krakowie mieszkała na ulicy Świętej Anny, odchodzącej od rynku, miała tam mieszkanie, a miała wcześniej epizod prostytucyjny, to miała 14 dni na opuszczenie tego mieszkania i przeprowadzenie się do innego kwartału. No to są takie mechanizmy, które znamy też w ogóle z codzienności okupacyjnej, prawda? Które też do bardzo ciekawych, do innych grup prowadzą. No jeszcze chyba trzeba wspomnieć o tym systemie kart różnokolorowych, tak, prawda? Bo tak, to było dość żółte, białe. Kobiety upatrzone już, tak, no, czyli na które padło jakieś podejrzenie z powodu incydentu, powiedzmy, albo po prostu donosu często,
No, były traktowane, no, znane na słowo, jak figurantki. Typowo tak, jak figurantki. Dokładnie tak. No i też jak rozpoczynała się ścieżka penitencjarna, to było to doświadczenie, które w jakiś tam sposób sprawdzono na własnym społeczeństwie, mówię o społeczeństwie III Rzeszy, mniej więcej od roku 34, czyli w momencie, kiedy rozpoczynała się już pierwszy donos na przykład, pierwsze zgłoszenie, otwierała się kartoteka. No i później ta kobieta była regularnie sprawdzana. W Niemczech była w ogóle osobna kategoria, która później była zaliczana do tak zwanej kategorii asocjalnych, czyli często zmieniające partnerów płciowych. I bardzo dużo kobiet trafiało na przykład na policję za to, że ich sąsiadka doniosła, że w ciągu tam 2 miesięcy w mieszkaniu tej kobiety przebywało kilku mężczyzn. Kobieta jest niezamężna, coś jest nie tak. No i rozpoczyna jest pierwszy etap, sprawdzenie, złożenie zeznań. I wszystko się zaczyna. Bardzo podobne zresztą a propos różowych trójkątów, bardzo podobnie funkcjonowało, znaczy bardzo podobne mechanizmy funkcjonowało a propos tej grupy, ale to nie ma tutaj później to się tam areszt zapobiegawczy, to wszystko miało swoje po prostu etapy. Może zadam jeszcze jedno pytanie. Czy te kobiety, które, że tak powiem, wyróżniały się pod względem urody, były na przykład przeznaczane dla wyższych oficerów, czy... Nie, to jest mit. Nie było ani na to czasu. Musi pan sobie wyobrazić to w ten sposób. Przychodzi raport do Warszawy o tym, że ma być transport kobiet na wschód. I ten jakby rekrutacja jest 3 godziny, więc kobiety są brane z ulicy, wywożone około kilku tysięcy kilometrów. I to jest prawdziwa historia, która jest w tej książce. I po 2 dniach przychodzi zwrotny raport już stamtąd, po kilku dniach przychodzi zwrotny raport już stamtąd, że bardzo dziękują za kontyngent, tylko że rekrutacja została zrobiona tak szybko, że te kobiety nie mają nic. Nie mają bielizny, mają tylko to, co miały, w czym wyszły. Torebki, buty i nic więcej. I to zresztą, o czym Joanna mówiła, to był system, bo to miał być biznes. To był, te kobiety traktowano jak towar. Tam nikt nie pisał, że potrzebuje 200 kobiet. Potrzebowano 200 towaru, 200 rzeczy. I tak samo było w każdym. To, o czym pan mówi, o co pan mnie pyta, to jest właśnie okres powojenny. To jest pewne nasycenie tematu no, dyskursem bardziej fantazyjnym, mitologicznym. No, jak się ogląda Ilzę Wilczycę SS, to ona ma przepiękne loki, przepiękną figurę i pomalowane usta. Jak się ogląda z drugiej strony, bo drugi nurt tych filmów, tak jak Stalagów, to jest właśnie kobieta wykorzystywana seksualnie przez mężczyznę niemieckiego pochodzenia, żołnierza Wehrmachtu, SS-mana itd., itd., to ona też, mimo że jest więźniarką, ma bardzo duże piersi, przepiękne włosy, cudowną twarz itd., itd. Ale to już jest nakładka powojenna. Tutaj jakby nie miało to większego znaczenia. Niech pan zwrócił uwagę, jaka była odpowiedź na pierwsze pana pytanie. Liczył się wiek, zdrowie i rzeczywiście, jeśli chodzi o wygląd fizyczny, choroby skóry. Niczego bardziej się Wehrmacht nie bał jak chorób wenerycznych i chorób skóry, bo to było widoczne. Natomiast tutaj nie było nawet czasu na taką selekcję, żeby kogo rozdzielać, czy SS dostaje lepsze kobiety, a ładniejsze. To w ogóle nie ten kierunek. Może ja spróbuję teraz. Nie wiem, czy jestem strażnikiem dyskursu, czy nie. Czy dobrym, czy złym. Tak, znaczy biorąc pod uwagę moje własne doświadczenia, to chyba nie do końca, bo, że tak powiem, mam podobne doświadczenia, które pani miała. Niejednokrotnie słyszałem od moich kolegów historyków, że to, co robię, to nie jest historią na przykład, albo po co to robić, albo to jest zupełnie jakieś dziwne, albo że jakiś jestem wariat z kamerami, latami i tak dalej, nie? Dziwak i tak dalej. No, ale to zostawmy to na inną okazję, żeby o tym sobie pogadać. Znaczy, ja trochę się interesuję filmem i chciałem zapytać o ten wątek filmowy właśnie. Znaczy, ja bardzo żałuję, że on nie został w tej książce gdzieś tam rozwinięty i pytanie moje jest takie,
Czy będzie, że tak powiem, jakaś publikacja z tego, taka monograficzna, która by pokazywała te rzeczy w kinie, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawa rzecz. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, taki komentarz a propos tego, co historycy właśnie mówili. Znaczy, to tylko pokazuje, że tak powiem, intelektualną bezradność, prawda, klasycznej historii, która, że tak powiem, kompletnie nie ma kategorii, to o czym panie mówiłyście, i tu się też absolutnie z tym zgadzam. Natomiast też chodzi mi po głowie takie pytanie a propos też trochę tej dobrowolności, o której mówiłyście, i samej kategorii przemocy. To znaczy, bo na gruncie dyskursu socjologii wiedzy, tak, istnieje pojęcie przemocy, ale też sytuacji przemagającej. Tak? I teraz moje pytanie jest takie, znaczy, w którym momencie zaczyna się przemoc, a gdzie jeszcze jest na przykład sytuacja przemagająca w tym przypadku, tak? Bo to też chodzi na przykład o motywację podejmowania decyzji, bo też panie mówiłyście, że niektóre kobiety, że tak powiem, same się z jakichś powodów zgłaszały, prawda? Znaczy pytanie jest takie, czy to był efekt sytuacji przemagającej w tym momencie, czy niekoniecznie, prawda? Czy gdzie ta przemoc, tak? Już. I jakiego rodzaju, prawda? Bo dużo się mówi w książce o przemocy fizycznej przede wszystkim, znaczy ona jest taka dominująca, tak? A też taka, też o psychologicznej czy psychicznej przemocy, tak? Ale też chodzi mi o taką przemoc na poziomie kulturowym, w sensie języka na przykład używanego wobec kobiet, tak? Mówienia o tych kobietach, mówienia o tej pracy, prawda? Znaczy ten sposób metaforyzowania, tak? Czy narratywizowania tego, które w pewien sposób też na przykład też rewiktymizuje dzisiaj te ofiary, nie? Bo to jest ten sam problem, który mamy z Holokaustem, tak? Czy pokazywać na przykład zdjęcia dokumentalne nagich ciał, czy nie, tak? Bo to jest to pytanie. I teraz jakich metafor, jakiego języka używać, tak? Mówiąc o tych kobietach, o tej pracy, tak? Żeby ich nie rewiktymizować, przepraszam, i jeszcze raz, tak? Czyli znów jakiejś przemocy symbolicznej znowu nie dokonywać na tym, co się stało, tak? Dziękuję uprzejmie. Przepraszam, pozwolę zobrazować ten język jeszcze za okupacji, jeszcze w obozach, prawda, które używali świadkowie, zwłaszcza mężczyźni. No, kolaborantki horyzontalne, nie wiem, to chyba już powojenne jest myślenie, prawda? Ale tak, elementy, więźniarki asocjalne, w ten sposób je odróżniano, zakręty, no i te grubsze słowa, których nie będę tu cytować, rzecz jasna, prawda? Dziewczynki czasami jeszcze, no Borowski nazwał je Juliami, to było akurat takie jeszcze w miarę subtelne, tak? Bardziej literackie. No i w ogóle zestawił je później u nas w Auschwitzu z tymi kobietami z bloku 10, czyli kulikami doświadczalnymi. Myślę, że to bardzo ustawiło w ogóle dyskurs też, nie? Że to jest właśnie czarne, białe. No to bardzo takie binarne też określenie. Myślę, że to ogromnie wpłynęło na to, jak, jeśli chodzi o obóz, jak one są odbierane, że tutaj, bo to jest ta historia, wracając znowu do pewnej fantazji, że to jest ta historia, że tutaj na pierwszym piętrze przy wejściu do obozu w tiulach różowych siedzą wyperfumowane i tutaj inwektywa, a za kilkoma zakrętami jest ktoś inny. No i tu jest, więc zwróćcie na to uwagę, z jednej strony przyjemność, z drugiej strony cierpienie. Ale wracając do pierwszego pytania, to kilka takich tekstów wyjściowych z tej części filmowej się ukazało jako osobne teksty. Krytyka polityczna wydała takie przewodniki Wajda, Zanussi i Holland. I te teksty, które tam są, to były takie, powiedzmy, pigułki, z których ja rozszerzałam to, Wajda i Zanussi i Holland jakoś tam mierzyli się z tymi tematami, więc ja rzeczywiście kino polskie zbudowałam na nich, co jest bardzo wsteczne, ale uważałam, że to jest, że jest potrzeba, żeby cała ta kinematografia stoi na mistrzach, więc jakby tutaj powolutku etapami trzeba. Ale jakby takim paradygmatem wyjściowym dla tej analizy filmowej była analiza Nocnego portiera Liliany Cavani. Czyli jakby zaczęłam od Nocnego i na podstawie tego po prostu przeszłam do kina polskiego. Oczywiście tutaj się mnóstwo zmieniło, no bo jest Róża, jest trochę tych filmów, ale ja też tam robiłam coś takiego, że starałam się takie wyłuskiwać takie drobnostki. Jest taki film z 1953 roku, Trzy kobiety Stanisława Różewicza. To tylko jako przykład, jakie to są drobnostki. Tam to jest jeden z naprawdę ciekawszych portretów kobiet,
poobozowych, bo tam nie ma w ogóle sytuacji obozowej. Zaczyna się od sceny Marszu Śmierci, jest wyzwolenie, SS-mani uciekają i zostają trzy kobiety, trzy koleżanki z obozu, które razem wracają do Nowego Świata. Znaczy próbują zacząć razem żyć w jednym mieszkaniu. Są trzy pokolenia tam, najstarsza, średnia i młodsza, i dosłownie w jednej scenie przy takim stole, jak my siedzimy, one siedzą i jedna, i ta najstarsza do tej średniej mówi: przestań się tak fryzować, bo będziesz wyglądała jak ta ku z obozu. No więc jeśli chodzi o drobinki, to są takie drobinki. Od takich po sceny, motywy, u Zanussiego Rok spokojnego słońca, tam jest w ogóle postać seksualnej pracownicy przymusowej, którą gra Ewa Dałkowska. No, i to jest jedyna w ogóle pełna postać. To jest drugi plan, ale jednak pełna postać. Jest jeszcze tego troszkę, ale na razie nie mam w planach, żeby to robić jako monografię, bo mam jeszcze tutaj do oddania trochę miejsca innym grupom, więc Różowe Trójkąty to jest teraz mój cel. Ale może kiedyś rzeczywiście, bo, ale to jest, tam jest jeszcze dużo, dużo pracy do zrobienia, żeby to rzeczywiście prześledzić po kolei, jak to funkcjonowało. Film to naprawdę fenomenalnie odbijał, więc to... Tu jest jeszcze taki kazus, tym się będę teraz zajmować. To też zresztą, jak broniłam swój doktorat, to ten mój referat dotyczył, oprócz jakby opisu tego, co jest w doktoracie, to też miałam tam kazus takiego spektaklu teatru telewizji Lalka z łóżka numer 21 Kulczyńskiego. Tak, dokładnie, z Zaczykiem. I to jest też taka sprawa, którą się zajmuję od dobrych 4-5 lat, żeby w ogóle rozłożyć ją na czynniki pierwsze, czy rzeczywiście to był pułkownik, czy nie, dlaczego, skąd się wziął ten tekst, jak ten tekst pracuje, na czym opiera się ten tekst i tak dalej, i tak dalej. I teraz nawet w piątek następny, w ten piątek, bo się spędzi, jak widzę się z córką profesora Kulczyńskiego, który zmarł niestety, zanim do niego dotarłam. Więc to jest jeszcze takie coś, co będę oddawać teraz w czerwcu. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, które jest piekielnie trudnym pytaniem, to co ja się starałam zrobić? Starałam się tą przemoc seksualną trochę rozdzielić na czynniki pierwsze, nie tylko jakby na fazy, ale też na rodzaje. Więc na przykład używam takiego określenia jak przemoc seksualizowana. Zanim w ogóle starałam się znaleźć ten motyw, te narzędzie, jak to w ogóle o tym, jak w jaki sposób w ogóle o tym pisać, to próbowałam grupować doświadczenia. Tego nie widać w tej książce, ale ja jakby też uczyłam się trochę poruszać na tym obszarze. Więc pierwsza rzecz to było właśnie rozdzielenie przemoc seksualna od przemocy seksualizowanej, która opiera się głównie na języku, na sytuacjach takich bardzo, bardzo codziennych, tu jak mówiłam o tych badaniach ginekologicznych na przykład, prawda? Tego nie ma akurat w książce, to już jest następny projekt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wstępnie bardzo założyłam, że cała sytuacja jest przymusowa. Czyli że ja momentami traktuję wręcz analogicznie przemocowa. I tego mnie nauczyły dwie osoby, świadkowie. Natalia Roleczek i Marian Pankowski, a propos też różnorodności źródeł. Znaczy nigdy w życiu chyba nie byłabym w stanie napisać tej książki, gdyby nie Marian Pankowski. Gdyby nie Rudolf, jego książka, gdyby nie z Auschwitzu do Belsen, moja Rotenführer SS Johanna i kilka jeszcze innych tekstów. To w jaki sposób on pisał o codzienności okupacyjnej, o codzienności w obozie, że tam rzeczywiście ta przemocowość, tak bym to nazwała, jakby jest takim warunkiem prymarnym w ogóle do tego, żeby ta cała rzeczywistość funkcjonowała. No to było moje założenie wstępne. Czyli ja jakby trochę weszłam do tego pokoju, mówiąc metaforycznie, do tego świata już z pewnym założeniem, że wszystko jest przemocowe. I teraz no, próbowałam sobie to jakoś tam udowodnić. I jest, myślę, że, bo chcę odpowiedzieć przykładem.
Jest taka historia w tej książce kobiety, to jest Kraków, Przemyska 3, kobiety, która w pewnym momencie zwraca się do Feliksa Topolskiego, który był kimś w rodzaju opiekuna tego, to jego zresztą powojenny proces opisuje w tej książce, zwraca się z prośbą o pomoc, bo ma być wywieziona, nikt nie wie gdzie. Ona ma dwójkę dzieci i chce zrobić wszystko, żeby tam zostać. No i to jest taka problematyczna sytuacja, tak? Znaczy jest w stanie po prostu, błaga go, żeby, no i rzeczywiście to się udaje, bo tam paradoksalnie jest bezpieczniej niż gdzie indziej. No i tutaj to są te stopnie niebezpieczeństwa, to jest na takiej zasadzie, nie? Więc wyjściowo założyłam, że to jest bardzo przemocowa sytuacja. I też Kraków był dla mnie tutaj takim punktem wyjścia mocno, ponieważ jedne z pierwszych akt, które czytałam a propos takiej atmosfery tej jesieni, zimy, przede wszystkim 1939 roku, to był właśnie akta z Krakowa, raporty podoficera, że sytuacja jest tak zła, jeśli chodzi o prostytucję, że muszą natychmiast otwierać następne instytucje, następne domy publiczne, dlatego że wracając plantami do domu, on parafrazuje ten cytat, ale krzaki aż się trzęsą. No i to jest jakby to mi pokazało też na tyle, na ile w ogóle mogę jako historyczka tak mówić, nie? Ale pokazało mi, jaka to była atmosfera. Wiem, że to jest taki maleńka odpowiedź, ale na tyle nie mogłam. Może się jeszcze, że tak powiem, mówimy na jakieś seminarium kolejne, tak? Poświęcone na przykład tylko filmowi, tak? Albo jakiemuś takiemu wątkowi, żeby go, że tak powiem, pogłębić i poszerzyć trochę. Także nie, no film to jest... Bardzo, bardzo, bardzo chętnie bym w czymś takim partycypował też. Tak. Tu nie ma w ogóle, bo jakby oczywiście, że z doktoratu to jest wycięty cały ten rozdział metodologiczny, ale ja jakby też miałam problem, znaczy to było bardzo problematyczne dla sporej liczby osób, a ja mówię o historykach, bo jakby na poziomie tym filmowym ja korzystam z Rosenstone'a, który mówi, że film fabularny jest źródłem historycznym. Więcej historiografią nawet. Dokładnie. I to było nie do zaakceptowania. Coś wiem na ten temat, proszę nie wierzyć. No, więc to jakby metodologicznie to on mnie prowadzi, nie? Miałbym takie jedno pytanie, czy na przykład kobiety, które zgłaszały się dobrowolnie jako prostytutki pracujące w domach publicznych, w obozach, i te kobiety, które były wcześniej zawodowo prostytutkami, a trafiły jako prostytutki do obozów, czy można o nich mówić jako o ofiarach? Jaka jest pani opinia na ten temat? Tak. A jakoś to może pani rozwinąć tą myśl? Jeżeli kobieta, która była zawodową prostytutką, była umieszczana w obozie, przyjeżdżała na transporcie do obozu. Załóżmy, że przyjeżdżała jako więźniarka socjalna, ale w przypadku Polek przyjeżdżała jako więźniarka polityczna, bo to była kategoria polska. I rekrutacja, która była na terenie bloków albo w trakcie apelu, w przypadku zawodowych prostytutek wyglądała w ten sposób, że było wskazywanie palcem, wybieranie po prostu. I teraz punkt wyjścia jest taki, że ona nie mogła powiedzieć nie, stojąc na apelu. Nie mogła powiedzieć nie, nie idę do PUF-ów Auschwitz 1, nie, nie idę do PUF-ów Auschwitz 3. Ona po prostu do niego szła. I to była sytuacja zawodowych prostytutek. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, które, pyta pan o gest podniesienia ręki, podnosiły rękę w momencie, kiedy padało pytanie pod tytułem jest rekrutacja do lekkiego komanda, jakby omijam cały wątek związany z tym, co oznaczało lekkie komando, bo w każdym obozie mogło to oznaczać mnóstwo różnych rzeczy, łącznie z ironiczną sytuacją, którą zabawy SS-mana, który mówił, że jest zgłoszenie do lekkiego komanda, a następnie kierował więźniów czy więźniarki na Rollwagen na przykład. Ale jeżeli rzeczywiście to pod tym lekkim komandem krył się PUF i kobieta podnosiła rękę, to była najczęściej po dwumiesięcznej kwarantannie, którą spędzała w Birkenau, gdzie dzień w dzień była narażona na obserwację tego, jak wygląda eksterminacja pośrednia w obozie śmierci, w kompleksie.
No i to jest pytanie podstawowe, to nawet nie do mnie, ale też do pana. Czy to była dobrowolna decyzja? No nie. Ja chciałem zapytać o taką kwestię, czy w pani badaniach pojawiła się w ogóle ta grupa Polek robotnic przymusowych, czy te osoby też były ofiarami przemocy seksualnej już na terenie III Rzeszy? I drugie jeszcze krótkie pytanie, niestety nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z książką, więc być może tam odpowiedzi się kryją, ale czy zetknęła się pani też z przypadkami, myślę tu głównie o kobietach pracujących w domach publicznych, tych frontowych, czy zetknęła się pani z przypadkami takiej bezpośredniej przemocy fizycznej wobec nich, no bo w głowach żołnierzy dzieją się różne rzeczy i czy one padały ofiarą na przykład pobić, morderstw być może? Dziękuję. Tak, jak najbardziej, też od drugiego zacznę, jak najbardziej ta przemoc fizyczna, te akty we wszystkich instytucjach przymusowego nierządu, we wszystkich domach publicznych, to miało miejsce w domach publicznych, w obozach koncentracyjnych również, bo to były domy publiczne dla więźniów. To jest też taka podstawowa rzecz, której tutaj nie powiedziałyśmy, że jak mówi Auschwitz 1, Auschwitz 3, to mówi o domach publicznych dla więźniów, w których pracowały przymusowo więźniarki. Ale we wszystkich tych instytucjach dochodziło do takich ataków. Z morderstwami się nie spotkałam. Wracając do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, no to była jednak własność Rzeszy, w związku z tym tutaj nie można było. Natomiast to, co zaznaczam zawsze, że w przypadku domu publicznego dla Wehrmachtu, SS i policji był przymus użycia środka antykoncepcyjnego w postaci prezerwatywy. Ale trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy drzwi zamykały się za mężczyzną, który wchodził do takiego pokoju, no nikt go w środku nie kontrolował, więc on mógł z tą kobietą zrobić po prostu wszystko, co chciał. Jeśli wychodził i po jakimś czasie stwierdzano u niego chorobę weneryczną, karana była ona, a nie on, bez względu na to, kto był, jakby, kto zaraził, prawda? A jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to tak i nie. Bo jest tutaj fragment, jest tutaj spora część o domach publicznych dla robotników przymusowych i tam są kobiety, które były robotnicami przymusowymi albo zostały zwerbowane do robót przymusowych, a następnie zwerbowane do domów publicznych dla robotników przymusowych, ale nie ma to, o co pan pyta, jeśli dobrze rozumiem, czyli nie ma takiej przemocy seksualnej codziennej czy seksualizowanej codziennej, na które były narażone kobiety polskiego pochodzenia, które były robotnicami przymusowymi. Tak? Gdzieś tam jakieś odpryski, owszem, ale to tutaj tego wątku jeden do jeden zanalizowanego nie ma. Więc to jest jeszcze coś, co tutaj się nie pojawia. Proszę Państwa, no, mam przykry obowiązek. Tak, bardzo chętnie bym kontynuowała, ale niestety Jana Ostrowska ma autobus za 20 bus. Minut. Bus za 20 minut i musimy niestety kończyć. No jeszcze krótko powiem, że całej masy ważnych wątków, proszę jeszcze o chwilę uwagi, nie poruszyliśmy tu między innymi o tym, że ten system przymusowej prostytucji był formą kontroli ludności cywilnej w krajach okupowanych przede wszystkim. Nie powiedzieliśmy sobie o niezmiernie ważnym wątku powojennych samosądów, wręcz symbolicznych samosądów, które polegały na goleniu czy strzyżeniu głów, chłoście i kto je odprawiał. A były to często osoby, byli to partyzanci niekiedy, czy osoby, które miały wiele do ukrycia ze swojej strony i w ten sposób chciały dać świadectwo wzmożonego patriotyzmu, żeby ukryć swoje często zbrodnie, prawda? No jeszcze... Tak jest. No jeszcze mnóstwo innych wątków. Ja myślę, że Jana Ostrowska będzie otwarta na korespondencję, tak, też, prawda? Szczególnie ze studentami. I ja bym chciała zakończyć może w ten sposób. Jest u Kestlera w Ciemności w południe taka bardzo symboliczna scena, gdzie mamy, można sobie zwizualizować, cmentarz przegranych czy pokonanych i napis łaciński na tym cmentarzu, na bramie tego cmentarza, dormir, to znaczy spać. Na tych kobietach, na tych ofiarach, jeszcze za ich życia umieszczono napis tacento, macie czy mają milczeć. Ale historycy nie mogą na to pozwolić i nie dajmy sobie wmówić bzdury cynicznej,
że to zwycięzcy piszą historię, to historycy piszą historię. No i z tą trudną prawdą trzeba się zmierzyć, a to jest bardzo dobry pretekst tego typu temat. Ja myślę, że to rzecz jasna jest, ta książka jest dużo czymś, czymś więcej niż rekonstrukcja czy rekonstrukcja mikrobiografii. Jest nawet czymś więcej niż przyczynek do problemu czy do tej tematyki, prawda? Moim zdaniem otwiera pewien dyskurs, ale na pewno daje także pewien wzorzec, w jaki sposób ten temat trzeba poruszać, można poruszać. W paradygmatach, w których my się poruszamy w Polsce, w historii społeczno-politycznej, w modelu antropologiczno-strukturalnym, powiedzmy, prawda? No można tu jeszcze oczywiście w mikrohistorii i historii kobiet. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. No i muszę wrócić. No pewne, że tak. Dziękuję bardzo. Do Sensiusa historię pisze recenzję. Także.